na cię, że to nie było. Sfałszowałem. Znacie to? Tak. Co to jest za piosenka? Wszystko się może zdarzyć? Nie, to jeszcze raz. Rafał Brzozowski, tak to jeszcze blisko. Raz, jeszcze raz. Tego nie znam. Stachurski, typ niepokorny. To było Smoke on the Water. Aha. Zespołu Deep Purple. Znaczy miało być. Ale szanujemy, że się nauczyłeś przez tydzień. Paweł jest najlepszym dowodem na to, że czas kwarantanny można spędzić pożytecznie i nauczyć się czegoś nowego. A teraz mi trochę trema zjadła niestety. Witamy w programie Słowak z 10. Dzisiaj jesteśmy w 4, to też jest dla mnie jakimś zaskoczeniem. Bo jeszcze o 7:30 myślałem, że będzie Kowal z nami, ale nie ma Kowala. Tak naprawdę nie wiem, gdzie jest. Kowal, jeśli wszystko u ciebie w porządku, to zadzwoń. Powiedział mi, że będzie nas oglądał, także pozdrawiamy serdecznie. Tak jest, ale jest z nami Wojtek Piela, legenda targówka. Ja chciałem tylko jedną rzecz na początku powiedzieć, bo doszły mi słuchy po ostatnim programie, że między mną a tobą jest jakaś kość niezgody i chciałem temu wszystkiemu zaprzeczyć. I jako, że ty ostatnio rozdajesz ciągle tylko nagrody, teraz wjeździe to chciałem ci tutaj przekazać. To jest takie jedno z popularniejszych piw, myślę. W ramach takich, może przeprosin, bo rzeczywiście przemyślałem niektóre swoje teksty z ostatniego programu, czasem przekraczały granice dobrego smaku. No i też jako, że jesteś prowadzącym tego formatu i naprawdę w pocie czoła wymyślasz pytania, no to jako, że ty rozdajesz ciągle nagrody, no to tobie się też coś takiego należy i myślę, że to jest taki drobny, dobry wyraz uznania. To jest tak. Wzruszająca chwila w tym programie. Uścisnąłem ci dłoń, ale wiadomo. No właśnie, dzisiaj jest tak, też bym do ciebie wyciągnął, ale właśnie z tej troski nie będę tego robił, bo kto wie, czego ja dotykałem wczoraj wieczorem. Bo sam chwilę... Tego nikt nie wie. Sam nie wiem, czego ja dotykałem. Powoli nam się to przeradza w taki program I'm sorry. Czy wiesz, kogo ja się mówię? Czy wie pan, od kogo są te kwiaty? Tak, no. Ale muszę przyznać, że już nie było wiele tych piw. Coś czuję, że za tydzień Kowal przyjdzie i przeprosi, że go nie było. Także i przyniesie bigos. Ostatnie piwo jeszcze było właśnie z tej marki, no i stwierdziłem. Pokaż do kamery markę, bo ten no tak, właśnie, bo żółte jest. Znaczy tak, żeby stało z tym z marką. Tak, to takie to... Mogę ci obiecać, że wypiję to piwo. Bo jest mało takich piw, które już nie piję. A właściwie nie ma żadnego. Jesteś z nami, Jakub Białek, legenda. Nigdy nie pamiętam, skąd ty jesteś. Z Jędrzejowa. Jędrzejowa. Dzień dobry, miłujmy się, to bardzo miły gest Wojtka. Szacunek dla ciebie, Paweł, że jeszcze nauczyłeś grać na gitarze, bo... Nie nauczyłem się. Jeszcze nie, ale się uczysz, bo widziałem, jak wszedłem do redakcji, jak grasz i to było znacznie lepsze niż to, co zaprezentowałeś teraz. Teraz trema, tak zwana. Ale zakładam zespół po pandemii. Potrzebujemy wokalisty, basisty, perkusisty, no jak się okazuje, gitarzysty też. Więc nie wiem, czy to się schetny. Ja mogę być waszym hype manem, bo to nie jest trudna robota. To prawda. Jest z nami również mój przyszły hype man, Mateusz Łukaszewski, legenda. No, czego? Ojej. Całej Polski. To dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, może dwa zdania, zanim będziemy grali w grę. Wraca Ekstraklasa, cieszycie się? Owszem. Trudno się nie cieszyć, mi się wydaje. Bo brakuje nam już piłki nożnej. Myślę, że ta moda na retro ma swoje plusy, ale też już jest tego wszystkiego przesyt. No i ja nie mogę się doczekać, jak Fabian Serrares będzie ładował te bramki. Ty nie doczekasz. No, żebyś się nie zdziwił. Wiesz, wszystko się może zdarzyć w Ekstraklasie. To... Nie, ale cieszę się naprawdę i fajnie, że ja, gdy tak znamy sobie konkretną datę. Czytam o tym wszystkim, co się dzieje w związku z koronawirusem, nie tylko w sporcie, ale też na całym świecie. Mam wrażenie, że im szybciej się nauczymy z tym żyć, tym lepiej. Dlatego wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to rozwiązanie zaproponowane przez Ekstraklasę, pełne niedoróbek, bo umówmy się, ono jest pełne niedoróbek, pełne wątpliwości, jest po prostu dobre, że... Jak tak sobie usiądziemy za rok i będziemy o tym rozmawiać, co się wydarzyło, to jednak... Oczywiście nie wszyscy. No, nie snujmy tych tak czarnych wizji, to jednak uznamy, że
podjęliśmy dobrą decyzję, że taka próba powrotu dość szybko się wydarzyła. Nie mówię, że Holendrzy będą rozpaczać, ale może Holendrzy będą się wtedy jeszcze ciągać po sądach i na przykład zastanawiać się, czy Ajax powinien być mistrzem, czy Utrecht powinien grać w pucharach, czy drużyna powinna awansować, czy spaść i tak dalej, a my będziemy po prostu jakoś dalej lizać rany, ale już w mniejszym stopniu. W ogóle w Holandii to się odbyło w sposób absurdalny, bo kluby same decydowały, czy chcą spadków i uznają mistrzostwa. To jest z natury głupie, bo wiadomo, że każdy zagłosował tak, jak jemu jest to na rękę. W Polsce, no kurczę, ale chyba to kluby głosowały, ale okazało się, że tylko taki głos doradczy i decyzję no, przyszła z góry. Podjął, tak? Że chyba zagłos okay. Ja myślę, że Liga, sama Eredivisie, może tego nie do końca wiemy, bo to nie było oficjalne, by dążyła do tego, żeby wrócić, ale po prostu zalecenie rządu było takie, że przed 1 września ni huhu, to postanowiono tak, jak postanowiono. Właśnie ten przykład holenderski jest bardzo, bardzo ciekawy, tutaj też chętnie bym się w niego bardziej wgłębił, natomiast dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, no bo oczywiście te rozwiązania, które są w Polsce teraz wprowadzane, czy te maseczki dla zawodników, czy ten elektroniczny sygnał zamiast gwizdka sędziego, czy sędziowie w maskach, no niezależnie czy do tego dojdzie, to wiadomo, że to jest pewna fasada, tak? że to się trochę kojarzy kuriozalnie, ale być może jest to właśnie potrzebne po to, żeby pokazać panu premierowi, żeby też premier, który się na to zgadza, żeby nie zrobił tak, że o dobra, wracajcie sobie, ale już nie patrzymy zupełnie na bezpieczeństwo, tylko że no tutaj jednak cały czas pamiętamy o tym, że pandemia, że koronawirus, że chcemy uważać. W praktyce i tak to pewnie będzie wprowadzane lepiej lub gorzej, ale no muszą być jakieś takie założenia, żeby nie było, że mówiąc kolokwialnie, olewamy zupełnie temat choroby. Jasne, no tutaj trochę dziwią mnie takie dyskusje, a dlaczego tutaj mogą trenować od tego dnia, nie dwa dni wcześniej, a dlaczego sam jakby generuje też te dyskusje, no ale jak tak sobie pomyślałem, no to kurczę, to czy sędzia będzie grał w masce, czy nie, no to są już jakieś totalne szczegóły, a najważniejsze jest to, że wracamy, no i też podejrzewam, że osoby, które się znają, opracowują te wszystkie założenia, chociaż Paweł robił wywiad z doktorem, który je troszeczkę storpedował. No ale mimo wszystko, no wszystko. Mam wrażenie, że cześć. No tak. Paweł jako znany manipulator uwypuklił tę część, gdzie jest torpedowane. Ale to też wiecie, no z tymi doktorami, no to tak jak jest z prawnikami. No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie inaczej, więc no tutaj to wszystko można interpretować różnie. Akurat sędziowie w maskach, to też wydaje mi się, że jest to wszystko rozdmuchane, no bo wiadomo, no jakby biegali w takich maseczkach typowych, jakie my wszyscy teraz nosimy, no to trudno sobie wyobrazić, ale jeśli one by jakoś były już dostosowane, to prędzej sobie jestem w stanie to wyobrazić. Nie, to akurat jest kuriozum, mi się wydaje. A może dojdziemy w ogóle do tego, że nie będą musieli w żadnych tych maseczkach biegać i wtedy też mi się wydaje, że nikt nie ucierpi jakoś strasznie. No ale to wiadomo, no też dzisiaj Zbigniew Boniek widziałem fajnie, powiedział w wywiadzie do Super Expressu bodajże, mamy 40 dni teraz i musimy je dobrze wykorzystać i nie kłócić się o głupot, tylko rzeczywiście zastanowić się, jak ten powrót Ekstraklasy już, skoro wiemy, że nastąpi, no to jak on będzie wyglądał. No i tak, no i cieszę się, że mam nadzieję, że wszystko wypali, bo trochę mnie zmartwiło w tym mojej rozmowie, że to nie jest tak do końca, że może być piłkarz chory, to kontuzjowany, bo zanim resztę zbadasz, to musisz poczekać parę dni. I to tak bardziej kilkanaście, no 10, 11 niż dwa, zanim wrócisz do grania. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo też bym chciał powrotu Ekstraklasy, jak my wszyscy. Obiecuję, że przez no dwa mecze nie będę krytykował. Nie będę krytykował poziomu tej ligi. Wystrzeliły szampany. Tak, jak wróci pierwsza liga Zabrzu, minus. W ŁKS w Łodzi, w Częstochowie i w Śląsku, bo to te dwie drużyny będą grały pierwsze mecze. Ale jest tak, że... A dwa mecze czy dwie kolejki? No to jeszcze zobaczę, jak będę bardzo smutny za miesiąc. Ale nie, to już wiemy, że gramy... kluczowe, w którym wystąpi Patryk Lipski, tak? Podejrzewam, że będzie pierwszy mecz. Tak, ale czekajcie, to już wiemy, że gramy 27, bo w Niemczech nie wiedzą na przykład. Nie, no chyba... Ja mam wrażenie, że tak będzie, że tak, będziemy, bo to by było bez sensu. Nie, no 27, tak. Nie możemy grać na bieżąco. No tak, bo mamy fazę... A pamiętajmy, że wcześniej, przecież jeszcze tak, 2-3 dni wcześniej ma Puchar Polski wrócić, tak? Będzie mieć Legnica z Legią grała, więc to też będzie taki... I Lech ze Stalą. I Lech ze Stalą. Tak. Mielec. No to fajne, bo akurat Lechia jest w półfinale. Nie wiem, jak tam inne drużyny. Zaczynamy już nasz teleturniej, tak mi się wydaje. Zebraliśmy trochę ludzi. Wszyscy pytają, halo, policja, gdzie jest Kowal? No nie wiem, chyba w domu. Więc mam nadzieję, że bezpiecznie śpi. Runda, trach, trach, trach. Pamiętacie rundę, trach, trach, trach.
Znacie rundę trach, trach, trach. Lubicie rundę trach, trach, trach. Zobaczmy najpierw, jaka jest punktacja. No co? No tak. Racja. Mam mniej punktów, racja, ponieważ upierał się, że jest białe pole na stole. Ale wiecie co? Kuba nie migał się od przyjęcia kary, honorowo chciał ponieść konsekwencje, to myślę, że my honorowo możemy mu odpuścić w ramach idei piękna sportu. Potem zabraknie mu tego zwycięstwa. Jeśli są dwa głosy na tak wśród uczestników, to ja nie mam problemu. Nie, no dzisiaj mamy taki klimat bardziej miłosierny. Ja myślę, że za samą próbę trzeba Kubę docenić i jak się tutaj pod tym, co Mateusz powiedział. Ewidentnie miał gorszy dzień tydzień temu. Tak. Jakub Lipski. Patryk Lipski. Troszeczkę go wyjaśnił. Jakub Lipski to jeszcze gorzej, żeś go obraził, niż tymi dwoma punktami zabrał. Nie ma zgody na brak zgody. Dziękuję wam za programie. Dziękuję wam za ten gest. To bardzo miłe i postaram się nie zawieść. Zmieńmy Jakubowi Białkowi, mimo jego żenującej wiedzy na temat Patryka Lipskiego i ruletki, na 10 punktów. Grajcie. Ale to dobrze o mnie świadczy, bo nie chodzę do kasyna. Bo nie masz za co. Śmiał, to zgodził. To jest coś innego. Runda trach, trach, trach. Była przygotowana na 8 pytań, ale niestety jeden uczestnik nie dotarł w korki. To dziwne, jest pandemia, raczej ludzie nigdzie nie jeżdżą. No ale tak bywa. Więc zrobimy sobie 6 pytań. Pierwsze są bardzo proste. Drugie są troszeczkę trudniejsze, ale też proste. Zasady te same co ostatnio. Odpowiecie na 2. Macie plus 1 punkt. Jeśli odpowiadacie źle na jakieś pytanie, no to macie minus 1 punkt. To jest klasyka. Ale pamiętajcie, trach, trach, trach. Mogę wybijać rytm na gitarze, jak wam to pomoże. Chociaż nie umiem tego robić. Dawaj. Tego. Ale dawaj, ja dawaj. Pomoże nam. Dobra. To będę zobaczcie, to jest gdyński Carlos Santana. Tak właśnie wygląda. Proszę pokazać. Gdyński Carlos Santana, to on. Tak. To będzie zdjęcie, które na wkładce twojej płyty się znajdzie. Zaczynamy. Ale ty ewoluujesz w ogóle, bo 50 Centem ostatnio byłeś na Instagramie, widziałem naszym Wyszlackim, a teraz co inne. Carlos Santana, także tak. Nie mam niestety Instagrama. To trzeba ci założyć. A czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Dobra, ostatni. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ma to. Zaczynamy. Runda trach, trach, trach. Pytanie pierwsze, rozgrzewka. Ludzie mają takie same nazwiska, niesamowite. Tomasz Majewski, Szymon Majewski, Stefan Majewski. Kto jest showmanem, kto prowadził kadrę w dwóch meczach, a kto jest lekkoatletą? Lekkoatletą jest Tomasz Majewski, Szymon Majewski jest showmanem, a Stefan Majewski prowadził kadrę w dwóch meczach. Tak jest. Następne pytanie. Sobowtóry. Jerzy Engel i Apoloniusz Steiner. Czy to są dwie te same osoby? Nie wiem, ale się domyślam, że nie. To jest dobra odpowiedź. Następne pytanie. Zagranica. Iwaj Łopetę i Omej Łopopow. Kto obecnie prowadzi jakie... Iwaj Łopetę. Tak jest. O, taki dziki. Prehistoria. W którym roku ostatni raz polski zespół wygrał dwumecz na wiosnę w europejskich pucharach? Ojej. Trudne. Ojej. To trudne. W którym roku? To ja nie wiem, czy to jeszcze nie było za czasów Wisły Kraków. Tylko który to był rok? Wojtek. Panie Wojciechu. 2003? Panie Wojciechu. Sampdoria Legia. Ostatnie zwycięstwo polskiego zespołu na wiosnę w europejskich pucharach. On tak to obliczył, żeby to było dla mnie pytanie. Nieprawda. Kategoria prehistoria, no wiesz. No to 2003 rok, no to też wczoraj to się nie zdarzyło. 91. Czyli Wisła wtedy od razu na wiosnę też musiał. Tak, pierwszy mecz na dwóch mecz z Lazio był. Lazio był na wiosnę. Wypad. Kolejna kategoria. Kto strzelił nieznaną bramkę dla Wisły w rewanżu z Panatą? Czyli z Panathinaikosem. I kategoria skandale. Tak, kategoria skandale. Czy to był Radosław Sobolewski? Nie, to był Marek Pęksa. On strzelił uznaną, no właśnie. Oj, tu minusowe punkty i Roki ma szansę na komplecik. Poprosimy kolejne pytanie. Według Tomasza Hajty, mądrości ludowe. W Anglii w jednym meczu można wygrać 7-0, a w drugim, tak jak mówię, przegrać 0-1. A potem i tak będzie, co takiego? Dogrywka. Dogrywka. Kończymy rundę rozgrzewkową. Roki ma punktów 11, a wy macie punktów 9. Jestem zszokowany. Ależ niespodziewanie się to nam wszystko zaczyna. Czy możemy zobaczyć grafikę, bo oni zapomną. Są tacy ludzie. Nie biorą lecytyny. Ale on strasznie podstępnie to zrobił. Chciał, żeby to pytanie trudne wypadło na mnie. Przecież ono było bardzo proste. To Wojtka?
No kurczę. Tak. Przecież od zawsze się mówi, no o, że tak my dawno nie wygrywamy. Z Jowego popowem to rzeczywiście. Ale tak było, bo ja myślałem, że to dla Kowala jest przygotowane, tylko coś w kolejności nie zagrało. Nie, no ja byłem przekonany, że Wisła, bo Wisła tam wtedy chyba w jednej ósmej odpadła. Nie, no i tak byś nie brał tego pytania, bo Wojtek... A, Wojtek by zaczynał. Tak. Dobrze. No to bo prawda. Wisła chyba wtedy w jednej ósmej finał obchodziła. Nie, dobra, tak jak Kowal by miał to pytanie, to by wiedział. Więc tak, doszła, to była wiosna. Więc doszła dosyć daleko, więc wydało mi się, że no jednak jakiś jeden dwumecz na wiosnę musieli No wygrać. I ostatnie pytanie było, nie mamy już go, kto gotuje najlepszy bigos w Europie Środkowo-Wschodniej. A, to oczywiste, to oczywiste. Nie ma go. No i tak jesteś. Adam Gessler gotuje. No ma Adam Gessler robi lepszy bigos niż Kowal. I to jest oficjalne stanowisko. Przechodzimy do... Przepraszam. Na zdrowie. Przechodzimy do tego, co się będzie działo następnie. Czyli zobaczmy kategorie, jakie dzisiaj przygotowałem. Marcin Najman. To jest kategoria 30 sekund, ale tak mi się skojarzyło. Wykorzystałem Marcina Najmana. Czarny Piotruś. Historia wilka z Wall Street. Ruslan Babenko. Posąd bohatera. Cytaty. Żeglarstwo. Umiarkowani Polacy, ale wciąż sympatyczni. Zgadnij kto to. Mądrości i matematyka. Musisz lepiej akcentować. Matematyka. Matematyka. I jako pierwszy zaczyna Wojtek Piela. Czarny Piotruś. Ale dla siebie czy dla kogo? Dla Kuby Białego. Muszę powiedzieć, że Czarny Piotruś jest moją ulubioną kategorią. Kuba jest na czarno dzisiaj. Jestem ciekawy, jak sobie z nią poradzicie. Czarny Piotruś, co to Piotruś może być? Dla Kuby Białego. Mufasa Abignail, Ebenezer Mfomu, Munkaile Ide Barkire, Abdul Numani Garba. Trzech piłkarzy jest prawdziwych, Ideo w Ekstraklasie, jeden nie. Który? O Jezus Maria, to jest taka rasistowska kategoria. Dlaczego a dlaczego Piotruś tutaj? Dlaczego Czarny Piotruś? Bo czarny. Nie grałeś Czarnego Piotrusia? Graliśmy. Trzeba się pozbyć tej karty, która nie pasuje. A dziś. To co, no ty się chcesz czarnoskórych piłkarzy pozbywać? Co? Nie, no, będą też inni. Ebenezer Mfou, Munkaile Ide Barkire, Abdul Muni Garba. O Boże. No, czysty strzał, 25% szans na wytypowanie. Się wydaje, że ten Garba chyba nie istnieje. Moim zdaniem żaden z nich nie istnieje. Może tak być. Stawiam sobie tę furtkę. A jeśli istnieli, to musieli grać w Koronie Kielce. Nie, bo takie imiona jak Mufasa, Ebenezer czy Munkaile, to jeszcze sobie jestem w stanie wyobrazić, ale Abdul Mubuni, no to dużo kreatywności od trzeba się wykazać. Myślisz, Wojtek, że jest jakiś polski odpowiednik tego imienia? Andrzej. Abdul Mumuni? Mhm. Apoloniusz. Duma, Jakub Białek. Czy istniał Abdul Mumuni Garba? Czy istniał Ebenezer Mfomu? A może Mufasa Abignail? A może Munkaile Ide Barkire? Dobra, nie istniał Ebenezer Mfomu. Nie istniał Ebenezer Mfomu? Tak. Istniał. Istniał. Niestety ja bym czwartego postawił tego Abu. Ja bym też tak powiedział. Też istniał. Też? To było za proste. Bo to kto? Zobacz, pokaż mi. Nie wymyślałbyś takiego skomplikowanego. Tak. Panowie, Mufasa to jest imię lwa z Króla Lwa. No to może ktoś się zainspirował, no wiesz. No. I on nie istniał, Mufasa Abignail. To mówisz tak, jakbyśmy byli ekspertami od afrykańskich imion. No to pytanie. No ale to wiesz, no mogli rodzice, damy ci na cześć tego Mufasy, obyś skończył lepiej niż on. No niestety tak nie było. Różne imiona ludzie nadają. Ja słyszałem, że na przykład dostarczył nim z Legii Warszawa, no to nazwał swojego syna Denzel, bo 5 dni wcześniej obejrzał jakiś film z Denzelem Washingtonem. A myślałem, że na cześć tego Denzela, co wiesz... Pampera? A Lubambo Musonda nazwał swojego syna Światło? Zdaje się, nie chcę się pomylić, bo to sprawy rodzinne, ale jakoś tak. Ale nie polskie światło, tylko... No, po afrykańsku. Tak, bo jakaś taka piosenka. Światło... Znaczy afrykańsku w cudzysłowie. Nosisz je w sobie. Światło. Kącik muzyczny nam się robi. Nie zgaśnie, choćbyś chciał. Dokładnie. Odejmujemy punkt Jakubowi Białkowi. Zaczyna się jak ostatnio. I dalej wyznacza mściciel Piela. Dobrze, to mogę zobaczyć jeszcze raz tę kategorię? Możesz. A one by się powinny wyświetlać za nami. A właśnie, nie mamy dzisiaj za nami nic. No właśnie, dobrze. Ruslan Babenko, osąd bohatera dla Mateusza Rokuszewskiego. Ruslan Babienko. Ruslan Babienko. Osąd bohatera. Dobrze. Prosimy pierwsze pytanie. Plik nazywa się Ruslan. Jeden. Ruslan Babienko, osąd bohatera. Jaka jest tak zwana klasyfikacja cypryjska, czyli rekord bramkowy Ruslana Babienki w jednym sezonie ligowym przez całą karierę? Roki, jak to będziesz wiedział, to...
będziesz wielki. Aha, czyli... Ile najwięcej goli strzelił w jednym sezonie Ruslan Babienko? Jednego gola. Tak jest. I teraz nie dodajemy punktu Rokiemu, bo mamy nowego szpeca od tych, jak to się mówi? Od uplastycznienia pewnych rzeczy. Od uplastycznienia pewnych rzeczy, więc nie dodajemy. Ale za to Roki przyjmuje pałeczkę i może wyznaczać dalej. To na siebie i kategoria. Aha. Tylko kategoria. No, Marcin Najman. A Marcin Najman. A jak Marcin Najman zamawia piwo? No, tak. No. Dobrze, prosimy. Czekaj, muszę włączyć stoper, wiesz, to jest ważna historia. Stoper online. A 30 sekund to tak dużo jak na standardy tego sportowca. To, bo to rekordową walkę wziąłem. Okay. Pod nie, no 40 chyba było z kimś tam. Nie oglądałeś Hate Parku, jak tam się wyliczali jak się z Mateuszem Borkiem, to 40, tu nie 20. było 24, to było 42. Dobrze, poprosimy pierwsze pytanie z kategorii Marcin Najman, gdy skończę czytać pytanie, czas start. Wymień pięciu Macedończyków, którzy grali w Ekstraklasie. Todorowski, Dejan Iliew. Christoph? Taki gość? Nie mam takiego na liście. Georgi Christoph z Wisły Kraków? No, nie był. To nie był Bułgar? To był Bułgar. Aj, no to już nie mogę dalej, tak? No, koniec, niestety. Nie wiem, czy czytać wszystkich. Nie. Nie, no, już trochę ich było. No, ale tak z oficja takich bardziej, że tak powiem, oczywistych. Pancze Kumbew, Zlatko Taneski na przykład. Popow tak też. Filip Iwanowski. No, tak bym Marian Gerasimowski. To fajni goście. Oczywiście. Fajni goście. No fajnie, dziękujemy realizatorce, że mamy super kategorię, to będzie ułatwiać. Bardzo to wygląda. Jak coś, to ja tak będę się odsuwał, żeby widać było to żeglarstwo. Wybiera Roki, tak? Tylko musi wskazać kogoś innego. To ja poproszę żeglarstwo dla Wojtka Pieli. Żeglarstwo dla Wojtka Pieli. Po transferze Hammalainena do Legii chodziła plotka, że to jego samochód pomalowano słowami maszty. Gdzie obecnie gra Hammalainen? W Czechach gdzieś. Maszty jest żeglarstwo. Maszty. Piękne. Pozdrawiamy serdecznie Darka Urbanowicza tutaj, bo on jest wielkim fanem żeglarstwa. Ale chyba nie takiego. No takiego nie. Chyba, że takiego, że to takie, Darek Urbanowicz pomalował. Nie, takiego to nie wiem, czy ktokolwiek jest fanem. To jest Hammalainen, no, trudno mi tutaj będzie. Mam taki klub na podorędziu. Wiem, że na pewno, że w lidze czeskiej. Jablonec? Tak jest. Tak. O. Jest to FK Jablonec. Takie barwy mają podobne do Karpatów, Lwów, też takie stroje biało-zielone. Tak. Paski. Zresztą jak Lech, jak Gdańsk też. Mam dla ciebie sympatyczną informację. Otóż ty wyznaczasz do kolejnej kategorii. Fantastycznie. To jest teraz kolejna kategoria. Historia wilka z Wall Street. Jakub Białek. Historia wilka z Wall Street. Kim on może być? Jakubem Wilkiem. Mandziara. Mam pomysł na wyzerowanie długu Lechii. Nowak ma nasze pełne poparcie. To wypowiedź Adama Mandziary z 4 sierpnia. Którego sierpnia został zwolniony Nowak? Nowak ma nasze pełne poparcie. 4 sierpnia, ale jakbyś podpowiedział, jaki to był dzień? Czy to był na przykład czwartek, czy to był poniedziałek? Mam się sprawdzić, to był 4 sierpnia? Nie wiem. Ale to bo wtedy jest, byłoby łatwiej. Ale no, też mógł jest oszacować. Ciekawe zestawienie tych dwóch zdań, bo to jakby miało sugerować, że Nowak będzie pomagał w wyzerowaniu długu Lechii. Czyli będzie, nie wiem, dyrektorem finansowym. Nie, to jest w ogóle ciekawe, trenerem. Że Mandziara ma jakiś pomysł na wyzerowanie długu Lechii, a się ostatnio okazało, że nie bardzo. Zresztą już mogę zdradzić, że cała kategoria Wilk z Wall Street. Wilk, Jezus. Wilk. Wilk z Wall Street. Wilkinson. Dotyczy tego sympatycznego biznesmena z nadmorza. Zobaczymy, co tam powymyślał jeszcze. Kuba, masz czas jeszcze, bo to jest ważna historia. Ten człowiek miał pełne poparcie. Pamiętaj, 4 sierpnia. No wiem, no podejrzewam. 4 sierpnia, po następnej pełne kolejce. Poparcie. Podejrzewam, że po następnej kolejce został zwolniony, albo po dwóch, skoro miał pełne poparcie, ale raczej po jednej, bo pełne poparcie to wiadomo, że jak trener słyszy, że ma pełne poparcie, to ma pełne poparcie. To już może walizkę w zasadzie mieć spakowaną. I niejednokrotnie w polskiej piłce była taka
historia chyba z Jackiem Magierą także. No i tam można przykłady mnożyć. No Wojciech Stawowy chyba najsłynniejsza, bo podpisał 10-letni kontrakt i po miesiącu go nie było. Od razu został odpalony, chociaż tam różne historie inne były. Jeżeli się mogę pomylić o dwa, to powiem 11. Później. 27. No, to cały miesiąc wytrzymał. To duże poparcie, no, to czego ty się czepiasz? To rzeczywiście, jak na polskie standardy i standardy pana Mandziary, no to duże poparcie. Lecimy dalej? Wyznacza? Ja chyba cały czas, tak? Bo tak, tak. Bo Kuba się odpowiedział. Mądrości i Maciej Rokuszewski. Mądrości. Zobaczymy, czy taki mądry. Pierwsze pytanie. Kiełbowicz ma syna, Żywłaków. Dopytywał mnie, jak go zrobić. Jaka jest różnica między Michałem Żywłakowem w wieku, a Tomaszem Kiełbowiczem? Można się pomylić o rok. Nagłówki nie do ogarnięcia. W tym tygodniu, ale mądrości też. W tym tygodniu mieliśmy urodziny. Które? Kolejne. Braci Żywłakowów i fajną anegdotę opowiedział Jerzy Engel o tym, jak za czasów reprezentacji Polski przyjechał do nich na zgrupowanie taki bioenergoterapeuta Tadeusz Cegliński, taki trochę macher, który leczy dotykiem. No i przyszedł do niego Michał, powiedział, że strasznie boli go kolano, no i poprosił o jakiś zabieg. No i tam minęło 15 minut, ten pan Tadeusz go tam podotykał gdzie trzeba, no i wyszedł Michał. Potem przyszedł za chwilę Marcin, tak sobie stanął, przygląda się na te zabiegi, co tam się dzieje, no ale doktor Cegliński tak się nagle odwrócił i mówi do niego, jak kolano? No dobrze, a to zrób trzy szybkie przysiady. No i szybko machnął Marcin te trzy szybkie przysiady i nagle doktor się odwrócił do całej drużyny. Widzicie, raz go tylko dotknąłem i już chodzi jak w zegarku. Także wiadomo, odnośnie do tego, jak podobni są bracia Żywłaków. Jak to bliźniacy? Dwa lata różnicy. Są w tym samym wieku. Tak chciałem powiedzieć. No niestety. Ale miałem ile? Jeden, tak, marginesu? Tak. Bardzo źle to rozegrałem. Mogłem powiedzieć jeden. Wyznacza dalej Wojtek Piela. Cały czas ja, tak? No to będzie cytaty i Kuba Białek. Cytaty i Kuba Białek. Ostatnio mam pecha. Trafiam bardzo trudne. Tyle, że on na razie stracił 3 tygodnie, bo go menadżerowie wozili po Europie jak małpę w cyrku w poszukiwaniu kluby. Kto w ten sposób opisał ruchy transferowe Ricardinho? Bobo Kaczmarek? Tak jest. To był Bobo Kaczmarek. Kuba Białek nie traci punktu. I wyznacza. To dalej. Ja poproszę dla Rokiego. Czarny Piotruś. Czarny Piotruś. Oj, oj. Władimir Łamaka, István Terodczuk, Sjarkiej Saładu Nikau, Jewchen Demydenko. Który z nich nie istniał? No to ja powiem tak. István, Sjarkiej i Jewchen to widziałem ludzie takich imionach, ale Ładzimir brzmi już jak kojara dostępność. Saładu Nikau to takie połączenie ukraińskiego i zambijskiego, powiedziałbym. A Łamaka to takie mało przyjazne nazwisko by też było, więc to dodaję. No może to jest taki łotewski Piotr Przerywacz. Paweł, byliśmy na Łotwie, spotkałeś tam kogoś, kto się nazywa Uładzimir? Tam mało kogo spotkałem, ty wiesz dlaczego. No tak. Była co, historia, jak Paweł, ja tam nie byłem, ale też wiem. Jak Paweł Rado stał i myślał, że jest na Żoliborzu. Podobna w sumie ja ich architektura. Zastanawiam się pomiędzy Łamaką a Terodczukiem, ale... Dobra, niech będzie István Terodczuk. Tak jest, István Terodczuk nigdy nie istniał. Co za gość. A Władimir Łamaka to jest legenda Górnika Zabrze, panowie. 3 mecze. Nice. Potem takie to było tuzy, za głupie, żebyś to wymyślił po prostu. Takie tuzy jak Naftan Nowopołock i Świsłacz Króla Osipowicze.
te kluby naprawdę istniały. No tak, Łacimir Łamaka, przecież jak mógłbym zapomnieć, on stoi w galerii Sław Górnika Zabrze, tuż obok Stanisława Oślizwy, Jana Urbana. Ale teraz bez szczęścia już pewnie. Teraz już na ślub koło papieża to nie, a Łacimir Łamaka koko Jana Urbana to tak. Podwójne standardy oczywiście. Skandaliczne. Wybiera Roki. To może umiarkowani Polacy, ale wciąż sympatyczni. Tak, i to nie chodzi, że oni są, jakby komuś odbieram polskość, tylko że wtedy byli wielcy Polacy, ale jakby się już skończyli, no bo nie znam więcej, poza Kowalem, Stokowcem i Rumakiem. Więc dałem takich umiarkowanie wielkich Polaków, ale wciąż sympatycznych. To ja myślę, że... Może się strzelić, kto będzie. Zobaczymy, czy znacie moje sympatie. Wojtek Piela, ale nie, że będzie, tylko będę odpowiadał na to pytanie. A. Ale jest nawet więcej niż umiarkowanym Polakiem, jest, może, jest Polakiem na krzywej wznoszącej. Myślę, że dasz tam Jarosława Kubickiego. Stefan Friedman może. Stefan Friedman? To myślę, że może. A nie Piotr Najsztub? Byłby w innej kategorii. Dobrze. Czarny Piotruś. Umiarkowani Polacy. Ile bramek w Ekstraklasie ma Kamil Wojtkowski? Można pomylić się o jedną. Ojej. No nie ma ich jakoś zbyt wiele, bo jest jeszcze młodym zawodnikiem cały czas. To na pewno jedyna przyczyna? Miałem kiedyś taką historię z Kamilem Wojtkowskim. Jechałem do Lipska zrobić reportaż i akurat Kamil Wojtkowski tam no, uczył się futbolu, nie powiem, że grał, bo był w jakiejś młodzieżowej drużynie. No i tam mu napisałem, że cześć, robię reportaż RB Lipsk, czy byłbyś w stanie porozmawiać, tam byśmy się mogli spotkać. Tak, napisz wtedy i wtedy zgadamy się. No, okej, dobra, no to tam już się szykuję do wyjazdu, piszę, Kamil, no to kiedy miałbyś możliwość? Nie odpisał. Mhm. No to jakby skończyłem temat, no nie jest dla mnie to sprawą życia i śmierci porozmawiać w Lipsku z Kamilem Wojtkowskim. A później, za jakieś kilka miesięcy, w przeglądzie sportowym Kamil Wojtkowski został zapytany o dziennikarzy i powiedział, że no jest pewna redakcja, której nie lubi. Kiedyś jeden z dziennikarzy chciał ze mną porozmawiać, ale powiedziałem mu to, co Michał Kucharczyk mówi dziennikarzom. Nie wiem, co mówi Michał Kucharczyk dziennikarzom, ale to było bardzo zabawne. Kuban, dla ciebie dobra wiadomość, a zło dla siebie. Muszę ci dodać punkty za Adama Mandziarę. Bo jednak Wilks... Czemu ja mówię zawsze Wilks? Bo źle sprawdziłem i zwolnił jednak we wrześniu. Także wytrzymał miesiąc aż. A to, że jest zwolniony, to była wcześniej nieoficjalna informacja. Więc dodaję ci punkt. Dodajemy punkt jakby Białkowi. Żeby było uczciwie, bo tu czat zwrócił uwagę i bardzo dziękuję, słusznie. Dzięki czat. A teraz słucham odpowiedzi na Kamila Wojtkowskiego. To już dokładnie wiem, ile ma goli, bo to jest umiarkowany Polak, ale sympatyczny. Dwa gole. Ty odpowiadasz? Tak. Cztery. Ojej, prawie się udało. Sporo goli ma, no co ty mówisz? Jak mogłeś nie docenić? Nie doceniłem. Ja ci mogę powiedzieć, z kim strzelam, człowieku. Razie... Gdzie byłeś? Gdzie byłeś, Wojtku Pielo, gdy on strzelał bramkę Termalice? Na co patrzyłeś, jak strzelał bramkę Lechi? Gdzie miałeś swoje oczy, gdy ładował Zagłębiu Lubin i Jagiellonii? Jagiellonii w tym sezonie chyba. No muszę posypać tutaj głowę popiołem i też mam nadzieję, że Kamil Wojtkowski się nie obrazi, jako że jestem w redakcji. Sympatyczny Polak, tak, cię potraktuje jak kucharczyk. Tak, że nie będzie do mnie mówił. Ale i tak lepsza jest ta historia z Kamilem Wojtkowskim, który... Tak. Ma to do siebie Kamil Wojtkowski, że często się spóźnia na zajęcia, co irytowało po pierwsze tak doświadczoną szatnę, jaką ma Wisła Kraków i to, że nie wiem, Marcin Wasilewski może przyjechać na czas, Paweł Brożek może przyjechać na czas, Maciej Stolarczyk, czyli były trener Wisły Kraków może się pojawić na czas, a nie mógł się pojawić na czas Kamil Wojtkowski. No i w końcu było, że jeszcze raz się spóźnisz, no to możesz sobie szukać klubu, czy tam dostaniesz dużą karę. No, generalnie no, już skończyli się z Kamilem Wojtkowskim cackać, no i następnego dnia Kamil Wojtkowski się nie pojawił. Oczywiście zadzwoniono do niego, spytano, co się dzieje. Kamil Wojtkowski powiedział, że miał wypadek. Ludzie w klubie powiedzieli, no wypadek, poważna sprawa, jeśli nie jest, tak, spoko. Szkoda, no ale no, nie mogę się pojawić. No i żeby uwiarygodnić tę swoją wersję, Kamil Wojtkowski pojawił się w Myślenicach chyba w tym ośrodku treningowym na pieszo, ale okazało się, że zaparkował swój samochód, który podobno ucierpiał w wypadku na tyle blisko, że koledzy z drużyny to wyczaili. Gdzieś w krzakach, gdzieś schował. Czy jakimiś drzewami, coś takiego. Ta jego przykrywka okazała się niezbyt skuteczna i koledzy przechwycili kluczyki do samochodu i Kamil Wojtkowski znalazł go na środku boiska.
I tam jeszcze była taka rozmowa, jeden z kolegów pyta, Kamil, ale tutaj, bo już wiedział, że znaleźli ten samochód. Kamil, jak coś podrzucić cię gdzieś, to nie ma sprawy. Kamil, nie, dzięki, ja tutaj z taksówkami będę jeździł i tak dalej. Ale wiesz, no żaden problem. Nie, spoko, dzięki. No i oni wiedzieli, że kręci trochę Kamil Wojtkowski. No i ja mam wrażenie, że jeśli on nie zrobi kariery, to trochę nie zrobi na własne życzenie i przez to, co ma w głowie. Bo piłkarsko jest dobry. Jest, potrafi, ma dużo cech. Każdy piłkarz, który Lechii Gdańsk gole strzela, jest piłkarsko dobry. Trener. Możecie przestać już pisać, że to był wrzesień. Zrozumiałem. Za 50-tysięcznym razem. Wyznacza? Roki chyba, tak? Bo ty mnie wyznaczyłeś. Tak. Nie odpowiedziałem, więc... Ty. No, jest nas czterech, trochę, znaczy trzech uczestników i to trochę utrudnia wyznaczanie. No ale nie będę taki złośliwy, nie idę na wojnę z Wojtkiem, bo wiem, że to może być wyniszczający ping-pong dla nas wszystkich. Dlatego wyznaczam Kubę Białka, a poproszę dla niego kategorię Rusłan Wabenko, osąd bohatera. Rusłan Wabenko, osąd bohatera. Drugie pytanie. Ile asyst ma Rusłan Wabenko w tym sezonie Ekstraklasy? Ale to się liczą asysty. To jest tak zwana klasyfikacja po których padły czarnomorska. Gole, ale to są asysty, po których padły gole dla Rakowa, czy dla przeciwników też na przykład? Dla Rakowa. Na tym polega asysta generalnie. No ale wiesz, trzeba uściślić w przypadku tego piłkarza. On trochę minut rozegrał. Trochę tak. Więc coś tam może mieć. A bo ty odpowiadasz. Nie, bo się trochę zafasowałem tym Babienku. Zawsze jak jest osąd bohatera, to... Można stracić głowę dla takiego zawodnika, tak. Dobra, jedno. Tak jest. Znów odpowiedź to jeden. Nie wiem czemu. Możemy zobaczyć klasyfikację? Możemy. Bo uciekają mi moi kontrkandydaci. 8-8-9, jeśli nasi sympatyczni koledzy z wozu transmisyjnego dobrze liczą. A wydaje mi się, że tak. Ale wszyscy się uśmiechnięci na tych zdjęciach, fajne to jest. No to, bo to jeszcze było wycinane przed tym, jak siedzieliśmy w domu. Bo w czasach, jak Fabian Serraren strzelał po boisku. To nie było w czasach zarazu. To były w czasach, kiedy miałem taki podgardle drugie. Dobra. Paczul, ty twój nick na Haksbalu to Wego, tak? To jest mój nick na Haksbalu. Możesz przestać zadawać to pytanie miliard razy. Kto wybiera? Ty wybierasz Kuba Białek. Wojtek odpowie na pytanie. Marcin Najman. Oczywiście, że tak. Poprosimy drugie pytanie z kategorii Marcin Najman. Wymieni wszystkie trofea Tadeusza Sochy. Super Puchar Polski. Puchar Polski. Mistrzostwo Polski. Koniec? Puchar Ekstraklasy. I koniec. Pomogłem ci trochę, co? No... No nawet nie trochę. Trochę tak, ale no nie byłem... Musiałem się upewnić. Ale byłem bliski też tego... Brawo dla Tadzia Sochy, wygrał wszystko. Żeby stwierdzić... Co możliwe na świecie. Bo pamiętam, jak Warce Gdynia wygrywał te puchary i superpuchar, a wiem, że był jeszcze w Śląsku, no i tam nie byłem pewny na początku tego mistrzostwa, a ten puchar ekstraklasy... No, jestem w stanie stwierdzić, że gdybyś nie zadał tego pytania, to pewnie bym go nie wymienił, także dziękuję ci bardzo za... No nie wiem, czy mogę ci to... Czy mogę być taki... No uznaj, no. Kocham Dominika, pisze Aleksandra Leśniak. Ciekawe, jakiego? Ile znamy Dominików? To jest szczęśliwy ten Dominik, pewnie jest. No. Jakiś to musi być Dominik związany z Ekstraklasą, bo no, to jest program o Ekstraklasie, to... Dominik Hofbauer. Nie, no już nie ma go w Ekstraklasie. Dominika Nowaka też już nie ma w Ekstraklasie. Panowie, Dominik Furman. Właśnie. No Dominik Furman, to wszystkie się kochają w nim. Czyli ustalamy, że dostaje punkt, czy nie, tak, żeby nie było, żeby... Dostajesz. To jest zabawa, to jest pewien entertainment, rozrywka. Zapraszam. Może to być ostatni punkt, który dzisiaj zdobędę. Dopisam do kolejnej kategorii. To od razu powiem, nie namawiam się do niczego. Zasłanie to jest kategoria matematyka i cytaty. Właśnie ja miałem, matematykę, bo jeszcze jej nie było, więc matematyka dla Matiego Rokrzyskiego. Chciałem powiedzieć, że mnie znienawidzicie po tej kategorii.
Ja was bardzo przepraszam. Ojej. Marek Żeńczuk ma na swoim koncie 416 występów w polskiej ekstraklasie. Jeżeli od tego dorobku odjąć liczbę bramek, jakie zdobył w sezonie 07-08 dla Wisły Kroków, a dodać liczbę goli, jakie strzelił podczas całej swojej przygody z Ruchem Chorzów, otrzymamy sumę ligowych występów Janusza Jojki. Ile razy Jojko zagrał na poziomie ekstraklasy? Ale serio, to się zgadza? Wszystko, co tam tak. jest napisane? Jak ty to liczyłeś? Ten mem taki jest, jak wiesz, tam te cyferki płyną, to chyba o tobie. Czy prowadzący ma konto na Tinderze? Niestety ma. Boże, dlaczego jest pandemia? Ja muszę tak do pubu pójść, co wiesz, coś unaocznić. Słucham. Nie można się pomylić o nic? Nie można. Operując na takich dużych liczbach? Tak, bo to jest bardzo... Ciekawa historia. To jest proste, no bierzesz liczbę bramek z Wisły Kraków, tak? Dodajesz bez druku. Ale ja bym zgłosił jednak postulat, żeby tam zrobić jakieś widełki, nie wiem, o pięć. Ja nie jestem jak były prezydent i nie będę krzyczał, nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody na brak zgody. I jak się dogadacie, to mogę nawet dać 5 widełek. To dajmy. To dajmy 5 widełek, pięć proszę widełek bardzo. Masz. Nie wiem, 445? To jest twoja odpowiedź? Czekaj. No 416, 16 w tym sezonie strzelił, czyli 400. I jeszcze ile dla Ruchu mógł strzelić? 30, 40? Bo trochę w tym Ruchu pograł, nie? Chyba. Czy nie? No ja pamiętam, jak on strzelił gola takiego od poprzeczki Krzysztofowi Kotorowskiemu w meczu Ruch Chorzów. Lech Poznań. Ale Kotorowskiego winił był najmniej. Po którym to meczu... 435 to jest moja odpowiedź. Ile? 435. Nie, to jest za odpowiedź. Pokażmy jeszcze raz pytanie. 416, dobrze powiedziałeś. 16 strzelił. I tu jest historia niesamowita. Strzelił też 16 bramek dla Ruchu, więc dokładnie 416 występów ma i Zieńczuk, i Janusz Jojko. Przeszacowałem formę strzelecką Marka Zieńczuka w czasach Ruchu Chorzów, muszę powiedzieć. No niestety, tak bywa. Ale teraz dalej wyznacza moja skromna osoba. Twoja skromna osoba. Dobrze, to będzie Kuba Białek i będzie kategoria... A, nie powiedziałem, jakie są nagrody. No proszę bardzo. Otóż ten z was, który dzisiaj wygra, nie otrzyma ode mnie moich nagrań, jak gram na gitarze. A reszta otrzyma. Reszta z was otrzyma godzinne nagranie, jak ćwiczę na gitarze. Ale i będzie musiała przesłuchać. I będzie to? Zobowiązany jej przesłuchać. Bo ja sprawdzę to. Okay. Co na przykład grałem w 30 minucie, a co grałem w 50. No. A nie kupiłem wam nagród, wiecie dlaczego? Dzisiaj wchodzę do redakcji. Patrzę, kawa leży, która była do wygrania tutaj. Ale to, no to ja ją, to, ale to ja ją zostawiłem dla wszystkich, tak? No zamknięta wiesz. Jest, nikt jej nie pił. A to już 3 tygodnie minęły, no bo jest kupiłem kawę. Kawa. No bo teraz mało kto przychodzi do redakcji, bo wstydź jest pandemia. Wstydź się. Ale prezerwatywy zużyte. Nie no, to też sprawdzałeś? Nie no, prezerwatywy ze sobą zabrałem, bo bałem się, że jak tutaj na przykład przyjdzie Mateusz Borek albo jacyś inni poważni redaktorzy, którzy tutaj się kręcą przy nagraniach kanału sportowego i zobaczą, co tu leży przy make-upie, no to mogło to być zostać odebrane różnie. Także Raffaello zostawiłem, zresztą zostało zjedzone, więc to fajnie, bo sobie ludzie skorzystali, ale te prezerwatywy jednak schowałem do plecaka. Dobrze, w każdym razie jest o co grać. Gra jest warta świeczki po tym, co powiedziałeś i... Mam nadzieję, że pytanie los dla redaktora Białka, którego teraz wyznaczam, nie będzie w takim razie zbyt srogi. Kategoria zgadnij kto to. Zgadnij kto to. Jeszcze jej nie było dziś. Pewnie zdjęcie dasz jakieś. Numer jeden. Ja też chyba wiem, ale zastanawiam się, żeby tutaj nie było. Tak, tak. Czy to jest osoba, która również mogłaby się znaleźć w kategorii Wielkanoc? Nie to, wiem. To pytanie takie, nie wiem, ale to jest mój trop pewnie. Albo kulinaria. Albo kulinaria, tak, tak, tak. No chyba on, chyba on. Jan Żurek. Tak. To był Jan Żurek. I od razu mówię do czatu, przestańcie pisać, że Marek Zieńczuk strzelił 18 bramek dla Ruchu Chorzów, bo on na 90 minut jest 16, więc strzelił 16 i usiadł na ten temat, a to był Jan Żurek. To czym poznajesz?
Po tych reklamach z tyłu i skojarzyłem, że to był Górnik Zabrze akurat w tym sezonie, kiedy Janusz Rzek pracował tam. Dobra. I spadli z Ekstraklasy niestety. Spadli. Tak. Bardzo, bardzo. Wyznaczysz. Ale to na pewno nie wina Jana Żurka. Wyznaczam Rokiego i niech to będzie kategoria umiarkowani Polacy, ale wciąż sympatyczni. Oj. Umiarkowani Polacy. Czy to będzie ten sam Polak? Ale wciąż sympatyczni. Nie, nie, nie. To będzie inny Polak? Będzie inny Polak. Ciekawostka. Michał Nalepa i Michał Nalepa nazywają się tak samo. Ilu jest natomiast Tomaszów Sokołowskich sklasyfikowanych w bazie 90minut.pl? Ale tak w ogóle, tak? Czy grających na przyzwoitym poziomie? W ogóle. Natomiast to się pokrywa, to ci mogę powiedzieć, żeby nie, żebyś nie miał za trudno. Czyli nie istnieje jakiś... Nie istnieje na przykład Tomasz Sokołowski, czwarty, piąty, szósty, który siódmy. Gra w Polonii Łaziska Górnej i nigdy nie wyszedł poza... No, trochę. Trochę. Ale dobrze, trzeba było uznać, tak? No, bo tak samo pytaniem na krawędzi było to z Tadeuszem Sochą, więc ja tutaj... No, prowadzący. Po prostu, Pawełku, musisz, wiesz, bardziej być... Musisz być jak Hubert Urbański. Tak, nic nie sugeruje definitywnie. Ostatecznie. Ty się zajmij na przykład czytaniem czatu, jak ktoś się zastanawia, tam naprawdę jest co czytać, słuchaj, to wiesz, jest co robić. Dobrze. No to nie wiem, może historia Wilka z Wall Street dla Wojtka Pieli. Historia Wilka z Wall Street. No już widzisz, ładnie powiedziałeś teraz. Nie Wilka, tylko Wilka. Cóż tam. Pokażmy drugie pytanko. Jakieś drobne problemy techniczne. Lechia Gdańsk. Prezes Adam Madziara zapewnia. Lechia ma się dobrze. Ile długu ma Lechia? Można powiedzieć o dwie bańki. Ile długu ma Lechia? Przestańcie pisać Białek minus 2 punkty za przegrany zakład. No i... A mi czatka, że się czytasz. No to nie ludzie, to wilki. To są na tym czacie. Wilki. Wiem, że odpowiedź sporo, to nie łapie się w widełki pomylenia od wybańki. Możesz też użyć bardziej dosadnych słów. Tak, ja wiem. Ale już nadużywałem tych słów tydzień temu. No nie wiem, 25. Nie znam dokładnie jakoś, tak nie jest tak, że wiem. No, wydaje mi się, że to może być 25. Chyba trafiłeś. 27. No. Według najnowszych informacji. Mała długo Lechia, która ma się... Dobrze. A propos Lechii. No, prowokują mnie, no. Co wam mam powiedzieć? A co robią? No wstawiają na Twittera takie zabawy. To jest do pustej bramki. Ja muszę powiedzieć, że trochę posiedziałem nad zagadką, która została zadana tydzień temu. I moim zdaniem na trzecim polu nie było, była pensja. Tak, masz rację. To jest prawidłowa odpowiedź? Bo to widziałem, że czat bawił się razem z nami. To jest prawidłowa odpowiedź. Niestety. No ale zobaczmy, no nie wiem, po co to robił, ja nie wiem. Zobaczmy, gdzie Lechia pierwszy plik. Nazywa się Lechia, z tego co pamiętam, Lechia pensja. Pensja Lechia. O, zobaczcie, jaka super. Jesteśmy ciekawi, kto z was wykaże się największą kreatywnością. Jarek Kubicki wraz z Tomkiem Mankowskim porozmawiali sobie na murawie. Czekamy na wasze pomysły, o czym rozmawiali. I flaga Nigerii. Ciekawe o czym. No ciekawe, właściwie nie musiałbym nic robić. Bo to jest, wiecie, takie westchnięcie, te trzy kropki po wejściu na konto, nie? No ale sprowokowali mnie, no to dodałem, jedno słowo wystarczyło wpisać, to jest za proste. Pokażcie drugi plik. Nie róbcie tego więcej, bo już mi się nie chce. Jeszcze można by było na przykład wpisać, że nie wiem, Tomek Makowski na przykład pyta Jarka Kubickiego, dostałeś pensję, co? Ale nie, bo musiałem się zmieścić w tych małych chmurkach. Poza nim chciałem więcej poświęcać czasu. Nie, no jakby tutaj twoja wersja jest taka bardziej instant. Tak. Ale to jest konkurs dla kibiców? Tak.
Możesz coś wygrać, moim zdaniem. Jeśli Adam Mandziara ma poczucie humoru, a wydaje mi się gościem, który ma poczucie ale Paweł humoru. Nie jest kibicem, bo kibice wspierają na dobre i na złe. Ale to by nie było fair, Paweł, Paweł szykanuje. Ale to nie byłoby fair, że ja też dostaję, oni nie dostają. Piela plus 2 punkty, bo jest słodki. Co o tym sądzisz? A to kobieta czy mężczyzna napisała? Neo. Dobrze, to podziękuję tak neutralnie. A ja mogę banować w ogóle tych ludzi, to czy nie? Ale dlaczego chcesz to robić? No nie można pisać 70 tysięcy razy piela plus 2 punkty, bo jest słodki. Cały czat jest. Moim zdaniem powinniśmy rozważyć to. Ja na zakresie, kuprzenie punktami się zacznie, panowie. W pewnym momencie czatu jest... Ja się nie zgadzam z tą opinią, więc aby sobie 2 punktów dodatkowych nie przyznał. W pewnym momencie czatu jest 8, 10 wiadomości piela plus 2 punkty, bo jest słodki. I dwie pozostałe, jedna to kropka, a druga zero i browara. Nie, to ja muszę zmartwić naszego widza, bo ja bardzo usilnie szukam kogoś z podziemia fryzjerskiego i jeśli na przykład, nie wiem, dla kogoś jestem słodki ze względu na obecną fryzurę, no to ja nie jestem nią zachwycony i dlatego ja bym sobie 2 punktów nie przyznał. Ale tu głośno o swoich przestępczych zamiarach może nie opowiadaj, Wojtek, bo słuchaj, to, wiesz, to... wiesz, od razu tam przestępczy, wiesz, no, przestępstwo to jest jak się... A czy to jest legalne, co chcesz zrobić? No powiedz mi. O, Magda, ja odpiszę, że jestem słodszy. Pozdrawiam. O, widzisz, proszę się odezwać na priv, bo ja jestem samotny. Przestępstwo to jest się... Przez czat będzie nagrania sobie. Nie. Dobra, nieważne, żartowałem. Przestępstwo, co się popełnia, jak mam pieniądze z banku kradniesz. Kroczenie. Murem za paczulem. W ogóle ludzie nie rozumieją, jak my liczymy asysty. Mówią, że Babienko miał 2 asysty, a my liczymy inaczej, nie, że jak on se kopnął. Trąbę i odbiło. Albo jak się przejedzie kobietę na pasach, to też przestępstwo jest popełniane. Niewątpliwie. Ucinam ten temat. Kto teraz? Bo zapomniałem. Nie wiem, też coś. Już... Znaczy Wojtek chyba wyznacza, tak? Tak, Wojtek wyznacza. Ja odpowiedziałem, tak? No, widzisz, też żeśmy rozmawiali, czyli uplastyczniać sobie pewne rzeczy w Lechii Gdański. Dobrze, wyznaczam. Kategoria... żeglarstwo dla Kuby Białka. Żeglarsztwo Kuba Białek. Coś druga, coś z masztami może chyba było. Nie, już nie pamiętam. O, na koszulkach jego ekstraklasowego klubu pokazywała się reklama piwa Bosman. Piwo Bosman wydaje mi się, że jest ze Szczecina. Tak więc Szczecin, Pogoń. Tak, Pogoń, Szczecin, wyznaczasz. Wyznaczę Rokiego. Mhm. Rusłan Babienko, osąd bohatera. Nie. Rusłan Babienko, osąd bohatera. To chyba trzecie już pytanie. Raków Częstochowa to taki klub, o którym dużo wie Roki, więc... Właśnie, że sobie przemyślał. Ile meczów według not weszło, zagrał Rusłan Babienko na notę 6 i wyżej? To będzie wiedział Roki. No tak. Nawet można odpowiedzieć jak Tadeusz Sznuk kiedyś. Nie wiem, choć się domyślam. Ktoś napisał, że to ty zrobiłeś quiz, czyli że zrobiłeś ten przerywnik, to co ja puściłem teraz, ten te dymki. Że ja to zrobiłem? Tak. Nie. Także dostaniesz w bordę w Gdańsku. A ja nie. 1. Tak. Trzecia pytanie o Rusłana Babienko i znów odpowiedź 1. Nie zrobiłem tego specjalnie. Nie dostanę, wiesz dlaczego? Bo w maskach teraz wszyscy chodzą, to mnie ich nie pozna. Się zdziwisz. Moim zdaniem nie był to mecz z Arką Gdynia. Na pewno. Tam dostał 1, to prawda. Nie o to pytałem. Roki wyznacz i będzie odpowiedź, a potem zrobimy sobie przerwę na... Przerwę muzyczną. Na tak. Na ping-pong. I zagram jedną piosenkę jeszcze. Roki wyznaczysz. To może Wojtek Piela i Marcin Najman. Marcin Najman. Trzecie pytanie bodaj, Marcin Najman, muszę stoper otworzyć. Poczekaj. Nie no, możecie odpalić. To nie jest kłopot dla Pawła Paczula. Wymień 10 miejscowości, które nie mają swojego przedstawiciela w Ekstraklasie w sezonie 19-20, ale kiedyś miały. Czas start. Ostrowiec Świętokrzyski, Bełchatów, Chorzów. Sosnowiec, Rzeszów, Wałbrzych, 6. Bytom, Nowy Dwór Mazowiecki.
8. Olsztyn. 4 sekundy. Bielsko-Białe. Nie zdążyłeś. No tak powiedziałbym, no. No, nie możemy być tacy mili. No. Wiesz, jakbym się na boisku, jak się Ruslan Babienko spóźni o 2 sekundy, to jest strata do gola Rakowa. Więc... To jest proste pytanie, ale na czas jest trudne. No, mówię, no, zagrała trochę ta psychologia, bo jak usłyszałem 4 sekundy, to się tam, wiadomo, człowiek trochę... Ale nie to, że mam pretensje. Nie, no, uważam, że... W ogóle że mógłbym się pospieszyć tutaj. No, szybkość nigdy nie była moją najlepszą stroną, zarówno na boisku, jak i poza. Dobra, panowie, przerwa. Umiecie tak? Patrzcie. Co to było? Kobiety są gorące. Nothing Else Matters, zespołu Metallica. Też to kiedyś umiem grać. Tak? To tak. Nie jest trudne. I tylko to. Nie chwal się. No nie chwal się, przed gitarą do programu umiem grać ledwie ćwierć piosenki. Nie, bo ja chciałem Kowalowi zagrać 100 lat, bo się uczyłem 100 lat. A no dobrze, dobrze, ale słyszałem jak mówiłeś w radiu Weszło FM, że jeszcze nie potrafisz. Ale potrafię pierwsze 4 akordy. No okej, okej. No. Zrobiłem przerwę filmową. Jest materiał, który nie jest mój. Zapraszam. Powiedziałeś, że od zawsze jesteś stoperem. Jak byłeś młodszy, to nie ciągnęło cię do ataku, do tego, żeby strzelać bramki do przodu. To chyba jest takie naturalne dla młodych adeptów. Tutaj, skąd pochodzę z Jasła, no to zacząłem jako napastnik. Potem przechodząc do Karpat, Krosno, tam poszedłem na 3 lata, no to trener zrobił ze mnie 6 defensywnego pomocnika. No i tak też później poprzez to grałem w kadrach województwa tak samo na 6. Do Zagłębia również przyszedłem jako 6, no ale tam już też mówili, że bardziej wyglądam na stopera i będą chcieli mnie jakby przesunąć na stopera. No i tak po prostu stoper się już utrzymał i gra mi się tam myślę bardzo dobrze, więc mi się to podoba i to myślę jest najważniejsze. Czy Akademia Zagłębia Lubin jest faktycznie tak profesjonalna i tak rozwinięta w stylu europejskim, jak o tym się mówi? Myślę, że no, jedną albo nawet najlepszą akademią właśnie w Polsce jest ta Akademia Zagłębia. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, wszystkie boiska i w ogóle, no to naprawdę jest to top. Jeżeli chodzi o treningi również, no mieliśmy jakby treningi indywidualne, lekcje również z psychologiem, takie coś, więc no, to za takiego małego już przeżyć, no to naprawdę było dla mnie bardzo fajne. Twoja jedyna zdobycz strzelecka w Ekstraklasie to samobój w meczu z Koroną Kielce. Dla młodego zawodnika jest to bolesne, bo jednak to była bardzo przypadkowa sytuacja. Na pewno zabolało mnie to troszkę tam w środku przy tym samobój na boisku, ale powiedziałem sobie też w głowie, że nie będę o tym myślał. Mecz toczy się dalej. Chcę udowodnić każdemu, że po prostu przez tego samobuja przypadkowego to nie oznacza, że potem zagram sam mecz, tylko udowodnię, że jednak psychicznie jestem również silny, więc poradzę sobie przez cały mecz na dobrym poziomie, a ten samobój mnie jakoś tam nie zamoralizuje. Brakuje ci już trochę atmosfery drużyny, tej szatniowej szyderki, tych wszystkich rozmów, które się odbywa w szatni właściwie codziennie? Zdecydowanie, no już nie widzimy się z chłopakami dłuższy okres, wiadomo, no to jest to, co lubimy najbardziej, czyli po prostu przyjechać, wyjść na boisko, zrobić dobry trening, porozmawiać w tym gronie, w gronie znajomych z chłopakami, pograć coś, więc no brakuje tego jak najbardziej. Czy trener Papszun jest wymagającym szkoleniowcem? Bo to raczej typ trenera, który nie głaszcze młodych zawodników po głowie, tylko raczej woli ich skrytykować, prawda? Jest bardzo dobrym trenerem, od którego się naprawdę już bardzo dużo nauczyłem i chcę się uczyć dalej. Trener Papszun jak chwali, to chwali tak ogólnikowo bardziej. Nie było jakiegoś takiego mega pochwalenia, ale zawsze jakieś pozytywne słowo od niego usłyszę. Czyli mówi, że jakiś dobry mecz, ale że wiadomo, że po tym meczu dalej pokora trzeba to budowanie w kolejnych meczach. Po samobuju. Podszedł do mnie po meczu, mówi, że dobry mecz, no takie co się też zdarza, to jest właśnie piłka nożna. Żeby po prostu nie chować głowy w dół, tylko cały czas chodzić podniesioną głową. Trudno, no tak się zdarzyło, to się już nie odstanie, nie możemy o tym myśleć i po prostu realizować jakby dalej i myśleć o kolejnym meczu. I jak się czułeś po pierwszych klasycznych, w cudzysłowie, wskazówkach trenera Papszuna? No był taki trening, nie wspominam go dobrze, to były początki moje w Rakowie. Tydzień trenowaliśmy w Częstochowie, potem pojechaliśmy na obóz do Mielca. Zaczęło się tak, że po prostu to była nauka techniki. No i co? Techniki, taktyki.
No jakby ja nie byłem z tym jeszcze bardzo dobrze jakby przygotowany do tego i trener Pawszyn chciał mi wytłumaczyć, które schematy, wyprowadzenie piłki czy coś, no i nie wychodziło mi to za bardzo dobrze, czyli byłem zażenowany swoją postawą na tym treningu. No i tak było, że trzy czwarte treningu chłopaki przestali po prostu, a ja próbowałem się uczyć tego, co trener Pawszyn mi się przekazać, no ale nie wyglądało to bardzo dobrze, no i słaby trening w moim wykonaniu. Musisz nam opowiedzieć też historię o pewnej grze w pokera podczas jednego przejazdu autokarem. Tak. To był już dzień meczowy i jechaliśmy na krótki trening z rana, dosłownie 10 minut na boisko. I usiedliśmy sobie tam z tyłu z chłopakami. Ja siedziałem przodem do jazdy, chłopaki to siedzieli tyłem. I mówili, czy tam Jarek Jach bodajże miał karty i ustawił je. Oczywiście popytał chłopaków, czy gramy jedną partyjkę w pokera. To wszyscy się zgodziliśmy, tylko że ja jako jedyny nie wiedziałem, że te karty były ustawione po prostu. Ustawił karty, rozdał nam w czwórkę i ustawił tam pokera i karetę. I ja tak taki zdziwiony jestem, mówię, kurde, kareta. Oni tak na mnie patrzą, zaczęli ze mnie śmiać. Ja jeszcze nie skapowałem się, że to o to chodzi. Zaraz ustawił pokera, mówię, poker, najlepsze rozdanie w historii. Fajne teksty poleciały, zaczęliśmy się śmiać, a w ogóle potem się skaptowałem w ogóle, że zrobili ze mnie jaja, czyli wykiwali młodego, no i no, śmiesznie było ogólnie. Od Jarosława Jacha uczysz się czegoś? Tak, no na pewno. Jarek jest też bardzo dobrym zawodnikiem, też reprezentantem Polski, grał w meczach, więc też również dużo się od niego nauczyłem, dawał mi jakieś wskazówki, więc też fajnie. Przychodziłeś chrzest w szatni Rakowa? Tak, mieliśmy chrzest, pierwszy albo drugi obóz, to był drugi, w Warce to był obóz. Tak, śpiewałem bodajże Zenka Martyniuka, Zielone Oczy. Musiałem naśladować jakiegoś trenera, więc wszystko to było, to co miało być. Mówisz, że śpiewałeś disco polo, to jest muzyka, której słuchasz na co dzień? Nie. Na co dzień to w sumie słucham wszystkiego. Co mi wejdzie w ucho, to zazwyczaj sobie włączam, ale najbardziej to palucha, takie rapy czy coś takiego. To żeby zamknąć to wszystko jakoś klamrą kompozycyjną, to jakie jest twoje największe piłkarskie marzenie? Piłkarskie moje marzenie? No na pewno, jak myślę, każdego chłopaka, żeby po prostu zagrać w tej topowej jakiejś lidze, czy w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, żeby posmakować tej takiej piłki właśnie zagranicznej, typu może angielska, czy włoska, czy Bundesliga. No to jest myślę, marzenie każdego polskiego zawodnika, więc realizuję, mówię, te wszystkie zadania, pracuję też indywidualnie i mentalnie i fizycznie, więc staram się, żeby to po prostu marzenie się spełniło. Cieszy. Program mamy, panowie. Tak. Chciałem coś powiedzieć. To był materiał Kolegi klubowego Rusłana Babienki. Nie, Jan Mazurek nie gra w Rakowie. On u nas. Jeszcze nie gra. Którego bohaterem był. On u nas jest. Ale rzeczywiście to był Kamil Piątkowski. No Jan Mazurek jeszcze mógłby być młodzieżowcem w Ekstraklasie. To... Młoda krew. Może ktoś go weźmie, Arka Gdynia. Ważne. Górnik Zabrze. Możemy tak lecieć. Roki wyznaczasz dalej według naszych rektorów. Możemy uplastycznić, unaucznić. Unaucznimy sobie tabelę. Klasyfikację. No Kuba, dzisiaj lepiej niż ostatnio. To jest pewna niespodzianka dla mnie. Roki nie dowierza. to proszę Kubę Wialka, żeby go ściągnąć do naszego poziomu. I poproszę kategorię matematyk. Kurczę, zawiesił mi się laptop. Niedobrze. Niedobrze. A tu musisz liczyć, nie? Kalkulator odpalony. No nie, no ale fajnie, że mam odpowiedzi znowu. Ale nie, zobaczmy. Cześć, znam na pamięć. O! Kamil Wilczek w barwach Zagłębia Lubin strzelił łącznie x ligowych goli. Jeżeli x pomnożyć przez liczbę ligowych trafień Wojciecha Kędziory dla Brugby Termaliki Niczycza w sezonie 15-16, otrzymamy dorobek króla strzelców ekstra klasy sezonu 98-90. Kto został wtedy najlepszym strzelcem i ile bramek zdobył? Nienawidzę cię. Ale to... Nie będzie wielka podpowiedź. Jeśli sobie to dobrze to rozkminisz, to do liczby dojdziesz. Gorzej do strzelca, jeśli nie wiesz. No na pewno jest to liczba... No do strzelca trudno było równanie matematyczne dojść. Aha, nie, zaraz. Proszę się nie zawieszać, panie laptop. Za Zagłębia dużo nie strzelił.
tak mi się, tak, tak mi się wydaje, że to będzie jakieś 10, 11, 15, 13, coś takiego bardziej. Włóż go do ryżu. Przez Paweł. Czyli powiedzmy, że... To on się nie zalał. Ale to może pomaga na wszystko. Wojtek jak jest chory, jakby mały i był chory, tylko rodzice do ryżu wkładają. Wkładali mnie do ryżu i mili. Jeszcze muszę powiedzieć, kto wtedy został najlepszym strzelcem ligi? Myślisz, że co my gramy w przedszkole? Poważny teleturniej. Ja się wycofał chyba to z jest, tego. To jest taka wielka gra, powiedzmy. Płynie w nas młoda krew, pisze. Czat. Paczul dymi. Paczul ile za numerek. Paczul za murem. To za mocnym fulem. Paczul, jak mu teraz nie wypomnisz, to jesteś parówa. Co mu nie wypomnę? Piela, przeproś Wilczka. Właśnie. Przepraszam. To jest dobra okazja, tak. Przepraszam Kamila Wilczka. Paczul, ktoś zrobił reklamę Lenovo, no to prawda. Mogli zapłacić. Nie wiem, czemu pomyślałem o Pawle Wilczaku, że coś stało na waszej... Wiesz, Wilczek. Bardzo lubię Pawła Wilczaka, szczerze mówiąc. To jest mój ulubiony aktor polski. Kuba, nie przejmuj się aż tak. Rozkminiam, to jest trudne. Kasia i Tomek, dobrze kojarzę? Tak. No. Paweł Wilczak to jest wybitny polski aktor. On grał Tomka. Grał teraz w Panie T. Grał, tak. Grał jeszcze w Ekstradycji, grał w Sforze, Sfora. Taki grał sobie. W Weselu. Tak. Grał i odstrzelił takim... kciuka, nie palca, on tam był takim Marianowi Dzięciołowi. On był takim szwagrem księdza, który okazało się, że nie jest szwagrem księdza, tylko kolegą szwagra księdza. Fascynujące. Była też taki serial Faceci do wzięcia, czy coś takiego, i tam z Cezarem Pazurą. To był słaby serial. No, nie był najlepszy, ale... Paczul, przestań się garbić, to racja. Jak oglądałem, jak miałem chyba 12 lat, no to dla mnie był... Ja tam wielkich, że tak może powiem, powiedz fanaberii goli. Nie potrzebowałem. Może powiedz liczbę goli. Tylko? No, na razie. To się zastanowimy, ale co dalej z tym zrobić. Nie zgadnę tego, no nie ma szans. Jakby rezygnuję z odpowiedzi. To nie ma sensu. Pokażmy pytanie. Ja ci wytłumaczę, ja ci rozrysuję pewne rzeczy. Dawaj, unaocznij mi to. Słuchaj, to było proste. Generalnie jeśli chodziło o samą liczbę. No bo na przykład jakby Kamil Wilczek strzelił więcej niż 3 gole, to Wojciech Kędziora musiałby strzelić bardzo mało goli, żeby to miało sens. No tak. A wziąłem taki dobry sezon Wojciecha Kędziory. Więc Kamil Wilczek strzelił 2 gole. 10, 20 i Królem Strzelców, nie? Nie, Wojciech Kędziora 9, a Królem Strzelców Andrzej Uskowiak 18. A widzisz, a myślałem, że Wilczek więcej strzelił barwa Zagłębia. To jestem zaskoczony. Ja myśliłem, to była taka duży niewypał transferowy, bo Zagłębie zapłaciło za niego spore pieniądze, jak na taki transfer wewnętrzny. A w ogóle, czy jest taka kategoria, która jeszcze nie była wzięta? Chyba nie. No dobra, gramy. I gra teraz dalej Rocky. To ja wyznaczałem, tak? Tak. A. No to wyznaczę jeszcze raz, ale nie, Kuba nie, bo to by było złośliwe, a dzisiaj jesteś taki dzień, że jesteśmy na siebie mili. Jest taki czas wręcz, bym tak. Powiedział. To wyznaczę Wojtka Pielę, to będzie niemiłe trochę, ale nie aż tak, gdybym wyznaczył Kubę, to by było bardzo niemiłe wtedy. I może Rusłan Bambenko, osąd bohatera. Zeruj kategorię. Jaki jest łączny dochód z transferów Rusłana Babienki przez całą karierę? Można się pomylić o 50 tysięcy euro. No nie jest to liczba, która będzie oscylować wokół transferów Zlatana Ibrahimowicza, który zmieniał kluby często i za duże pieniądze. A drugi Mbappé to nie jest. My lubimy polemikę, my lubimy dyskutować. Amo, lamo, zamo. A nie ma już amo. No nie ma. A w sumie mogę dać. Ale wiesz co jest? A dałbym takie pytanie, a poza konkursem, rozszyfruj skrót zamo. O Jezus. Wow. Ale są wiesz jakie kraje, RPA, USA, ONZ, FBI, NBI, wiesz, są takie różne organizacje, takie kraje. Bo każdy chce się znać lepiej na piłce od Bońka i znać lepiej na piłkę od Brzęczka. Ja myślę, że jakby zapytać kiedyś Zbigniewa Bońka o to na przykład jak ocenia działalność naszego redakcyjnego kolegi Adama Kotleszki, którego serdecznie pozdrawiamy, to by mówi, no widziałem, że są tam różne magazyny, są tam RPA, USA, Korea, Tajwan, to jest potrzebne, sympatycznie, kolorowo,
ale wracając do Ukrainy. Jest mniej sympatyczni i mniej kolorowi. Tak. No jak się można powiedzieć o 50 tysięcy euro? Ja powiem, nie wiem. Ja na pewno, bo w poprzednich pytaniach o Rusłana Babenkę odpowiedź była jeden, tak? Tutaj nie, to chyba. Jeden euro. Nie wiem, ja powiem 100 tysięcy euro. Powiem muzycznie. Ale to co, nikt za niego nigdy nic nie zapłaci. Weź, bo nas demonetyzują. A, faktycznie. Zero. Odpowiedź brzmi. Poproszę kamerę. Tyle. Z każdej strony zero. Nikt za niego nigdy nie zapłacił, według Transfermarktu. A to oni mogą. Ale, szczerze mówiąc, ja bym się nie zdziwił. Dasz tak? Źle nie oceniałem jego umiejętności. No, nie, ale... no, ale dużo jest takich piłkarzy, którzy grają na solidnym ligowym poziomie, a też ich kwoty transferowe wynoszą zero. Nawet nie 10. No to ale co, za bez punktów mam wymieniać, to wiesz, bez punktów. A, ja... dam ci punkt, jak wymienisz 5 w ciągu 30 sekund. Jak wymienię 5? A jak nie wymienisz, to się nic nie wydarzy. Ale no dobra, tak po prostu? Tak. No, to jest, mogę jakiś młotek wymienić. No to jak zrobisz błąd, to ci nie dodam. No dobra, to jedziemy? Stop. Ale zmieniali kluby, a nie że byli wychowankami od początku, jak Gumny na przykład. Dobra, i zmieniali kluby, tak? Tak, i zawsze za darmo. Dobra, okej. Okay. 30, czekaj, stawię stoper. On 30 sekund ma to wymienić? Tak, 5. No co, to jest 5, dużo czy mało? Nie, myślałem, że 10. No, no to ma, na jednego ma ile? 6 sekund. Da radę sobie chłopak. No. Zaczął strzelić czy czas. Najbardziej komfortowe sytuacje. Tak. Pućko, Cecaric. Miałeś solidny wymienić. No to wiesz, no to nie, no. Wymieniłeś Cesarycia, no przepraszam. No, no wiesz, no, możemy polemizować, to jest solidny. Nie, to... No dobra, a Pućko jest solidnym? No powiedzmy. No. Pućko jest solidnym. 13 sekund. Pele van Amersfoort. No Pele w końcu. Myślę, że spoko. Basza, Wulnet. Niech będzie Michał Papadopoulos. Po czasie już. Nie mogę ci dodać punktu, ale Pele nie kosztował czegoś Krakowi? Nie, 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 on za darmo do Krakowi raczej przyszedł. Dobra, z tego Cesarycia tego nawet chciał być, nie mogę tego. Dobra. Myślałem, że chyba chcę polemizować, to nie jest, że to jest solidny liłowiec. Ale to nie mam pewności, czy tam ci nigdy nie osiągnęli żadnej sumy transferowej, bo to różnie bywa. No, czasami z juniorów na przykład 25 tysięcy euro. No i... Jakiś taki się tak zwany equivalent za to wyszkolenie płaci czasem, prawda? Więc... Tak, to prawda. So. Dobra, wyznaczamy dalej i wyznacza. Teraz była zła odpowiedź. Tak, ja dalej Roki ja. Cały czas. Dalej Roki. No to Kubie damy. Co damy? Matematyka. To matematyka. Znowu to samo. Teraz już proszę, bo już się zlitowałem. Łukasz Surma zanotował w sumie 559 występów w Ekstraklasie. Reprezentował w niej barwy 4 klubów. Uszereguj te kluby w kolejności od największej liczby występów Surmy do najmniejszej. No, bardzo łatwe. A właśnie nie wiem, czy łatwe. Bo... No nie jest łatwe. Powiedziałeś, że łatwiejszy. Tak? Nie, to nie jest łatwe. No ale nie trzeba niczego dodawać przynajmniej. No. Na razie sobie muszę czwarty klub przypomnieć, no bo jest na pewno Wisła Kraków, w której zaczynał, jest Ruch Chorzów, w którym kończył Lechia Gdańsk i jeszcze jest tam, to jest proste, powinienem wiedzieć. Zresztą robiłem wywiad z Łukaszem Surmą, więc pewnie o tym rozmawialiśmy. Pamiętam, odbił się dość szerokim echem ten wywiad, ale niezbyt korzystny to było do Łukasza Surmy, bo tak. On tak powiedział, że a może będę trenerem, a może będę kimś tam. Mogę kamerę na mnie? Poproszę na mnie kamerę. Jeszcze raz napiszesz Babenko 2 asysty, to dzwoni na policję. I nie żartuję, słuchaj. Więc morda w kubeł i oglądaj. Dziękuję. Słucham. No ty wpisz. Ale Legia Warszawa przecież, Boże. To mamy już to, mamy już. Mamy już, dobrze, jesteśmy. Czyli tak. Mistrzem Polski. Najmniej, zacznę od najmniej. Mhm. Najmniej będzie Wisła Kraków, bo tam było ich... Taka afera, później rzucił koszulką, bo został zmieniony przez Wojciecha Łazarka. Pół sezonu. Wojciech Łazarek na boisko wszedł? Wojciech Łazarek. On pykał na 9. Go zaprosił na ławkę rezerwowych. Legia. No trochę, kurde, on tak porówno był mniej więcej w tych wszystkich trzech klubach pozostałych. Dobra, ułożyłbym to tak. Mhm. Wisła Kraków najmniej, później Lechia, Legia, Ruch.
Źle. I właśnie tu była trudność. Legia Warszawa, 123 mecze ligowe. Lechia, 125. Boże. Boże. Ruch najwięcej, 206. Boże. Uważam, że prowadzący jest trochę złośliwy. No. No ale co? Że się bawicie? Raz ktoś napisze. Że brakuje, żebyś na gitarze tylko. A Łukasz Surma miał więcej meczów w Legii Warszawa. Łukasz Surma grał piłkę dłużej. Pytanie, miał asyst. Doliczyłeś te w pucharach, bo Legii miał więcej w pucharach. Ale pytanie było ekstraklasy. Ekstraklasy, dobra, to przepraszam, to wycofam. No. No to co dalej, Roki, z tego co Ty jesteś złośliwy, Paweł. Słabe rozdanie. To może Wojtka Piele? Ile jest pytań z kategorii matematyka? Ostatnie zostało. Wojtek, zero, tak. Czy chcesz się, dam ci wybór, czy chcesz się zmierzyć z ostatnim pytaniem z kategorii matematyka, czy wolisz inną kategorię? Ja nie widzę tutaj jakichś pytań, przed którymi byłbym optymistą, więc może być matematyka. A ty jesteś takim matematycznym. Jeśli Wojtek chce, no to matematyka. A, że tak powiem, akceptuję. W sezonie 2005-2006 królem strzelców ekstraklasy został niezapomniany Grzegorz Piechna. Ile bramek z rzutów karnych zdobył w tamtych rozgrywach popularny kiełbasa? Można się pomylić o jednego gola. No to już taka matematyka, czy... Nie pamiętam. Nie, no to jest najprostsze, no. Zlitujcie się. A to myślę, że nie miałem robić, co robić w tamtym czasie, tylko oglądać mecze. Ale masz, zobacz, masz pole karne, tak? I tu jest środek. Paweł uplastycznia w tym momencie. Tu jest środek. Tu jest, patrz, tu jest kiełbasa, tak? Tu jest piłka. Co mam tu jest podać? Bramka. Tak? To jest tak. Tak. Masz kiełbasa, tak? Kiełbasa. Pyk, cyk, gol. Jeszcze bramkarz. W lewo leci. On w prawo. Czyli jednego na pewno strzelił, bo Paweł ci podpowiedział. Nie, uplastyczniłem rzut karny. No. Poza tym, jak nawet jednego tylko strzelił, to tak się może o jeden pomylić. Nie wiem, czy mam ci jeszcze raz pokazać. No, ja wiem, jak wygląda rzut karny. Ale nigdy nie spodziewałem się, że wygląda na takich zasadach, to, że tak powiem. Co? Kolega mi mówił, że Babenko dwie asysty. To będzie, pójdziesz do pierdla z kolegą. Ja mam wrażenie, że to sam Babenko pisz. Kto inny byłby tak natarczywy i tak wytrwały w tym pisaniu, jeśli nie Babenko? Albo menedżer Babenki. Patrz lub przeproś za Babienkę. Cztery. Trzy, ale się zmieściłeś. Oj. Brawo, Wojtek. Tym samym zamykamy kategorię matematyka. Miałem taką książkę w liceum, matematura. O, fajna. Fajna. To, taki charakter, to tak jak Anglicy, angielskie gazety lubią często robić takie połączenie słów jako nagłówki, to tutaj też fajna, ktoś się zainspirował. A fajna anegdota, co? Dobra, fajne, wyznaczasz. Fajne. Wojtek Roki prowadzi. Dobrze, no to... A Wojtek Roki, on będzie 666, będzie śmiesznie. Bo to jest satanizm. Myślę, że pospadamy z krzesłem. Przepraszam, jestem dowcipasem. Ja nawet jak będę wiedział, to nie odpowiem. Dobra. Nie, no ja muszę powiedzieć, Paweł, że... Babenko trzy asysty, już rośnie, już w trakcie programu. Że ty chyba z Tadeuszem Drozdą w jednym programie. To był wrzesień, jednak już napisał z tym Nowakiem. Ktoś na Internet Explorer chyba ogląda. Kategoria zgadnij kto to, Mateusz Rokuszewski. Proszę bardzo, zgadnij kto to. To jest trudniejsze. Marek Bajer? Po czym poznałeś, że to Marek Bajer? Po prawiach. Tak, to jest Marek Bajer. Oczywiste. No trochę tak. Ale no, się siwizna już przyprószyła troszeczkę, no. Te brwi chyba zdradziły. Ale nie, albo tło. Powiem, że ta kategoria zgadnik to jest wybitnie nieradiowa. To prawda, ale to mogę powiedzieć radiowcom, co jest na no zdjęciu. No to opisz. Jest grzywka i w tle jest białe tło. I są brwi. Wiesz, ale to, że jest grzywka i brwi, białe tło, ale to taka, pasuje do miliona ale osób. Taka grzywka specyficzna, jak Marek Bajor. Ale umówmy się, że w radiu nas ogląda mniejsza liczba osób. A to powiedzmy, dlaczego wcześniej zareagowaliśmy śmiechem, jak pojawił się Jan Żurek, bo była widoczna jego brudka, taki cienki paseczek właściwie. Czad pisze, że to Babienko. Jego brody. Ale kiedyś było, pamiętam, takie zadanie maturalne na języku angielskim, żeby opisać to, co widzisz właśnie w języku angielskim. Więc Paweł, na przykład jakbyś chciał
sobie utrudnić zadanie na przy następnym, unaocznić tak, przy następnym pytaniu z tej kategorii, to in the picture I can see, pamiętam, była taka formułka, która tak, i zawsze nas uczy, że nie on the, tylko in the. In the picture. Fajnie, Wojtek, że wprowadziłeś tu pewien element edukacyjny. Element edukacyjny. My nie tylko bawimy, ale też tak ewidentnie. W każdym razie, nie no, poziom czatu jest żenujący dzisiaj. Paczul, pokaż babienkę. To akurat sympatyczne. Paczul z babenką jedli nietoperza w Wuhan. Ojej. Wybiera rok. Robi się oprócz. Dlatego i potem wrócił babienkę na tym wersarku, gdy nie. I był nie w formie, i był nie w formie. Tak, Paczul też miał wtedy słabszy weekend, ja pamiętam. Odkrywamy taki sekret. Ja dokładnie pamiętam, że Paczul miał słabszy weekend, bo Paczul lub babience za ten występ z Arką dał dwójkę. No, wiele się nie pomyliłem chyba. No ja ci napisałem, żebyś dał jedynkę. Nie, ty konsultowałem, mówiłem 1-2. Nie. O, mamy kontrowersję, musimy sprawdzić. Musimy na warze. Dobra. To może Kuba Białek. Co? On niech odpowie na pytanie. Ale jakie? Chętnie. Może Czarny Piotruś, bo to było. Czarny Piotruś! To dawno nie było tej czyli kiedy strzał. Dawaj. Joseph Dayo Osha Dogan. Derby Makinka. Dabenkulu Nkube. Ndobele Karim Ata Oo Kalananga. Trzech piłkarzy jest prawdziwy. O Jezu. Joseph Dayo Osha Dogan. Dayo Osha Dogan. Mistrzostwo świata to jest no, tak jest, z rękami wyciągniętymi. Dayo. No, to tak samo jak był jakiś taki dowcip, że jak ktoś nie będzie sobie radził w życiu, to może iść i robić na rumuńską pandę, czyli panda, wyjść na panda, ulicę, panda, uklęknąć i panda. Tak. Dobele Karimata, Hoho Kalananga. Dombele jest taki piłkarz, nie? Wojtku. Jaki? Dombele. W Tottenhamie chyba. Dangin Dombele jest tak. To jest tak absurdalne, że... Karimata. Nie takie rzeczy ta liga widziała. I Karimata, i Hoho, i Kalananga. Ale powiem tak, to trzeba wyciąć i nazwać film na YouTube Jakub Białek zastanawiający się, czy piłkarz o imieniu Dombele Karimata o Kalananga nie. A poprosiłbym jeszcze, bo to nie zapamiętam tych nazwisk. Derby Makinka. Makinka, no to też jest takie, że mogłeś wymyśleć. Czyli tak, odrzucam Dabenkulu Nkube. Myślę, że to się mogło wydarzyć. Joseph Dayo Osha Dogan, to też takie jakieś... Ten Joseph, no jakby już wymyślił jakieś afrykańskie imię, to nie Joseph byś wymyślił, więc myślę, że to też odrzucę. Derby Makinka czy Ndombele Makinka. Dobra, wybieram Ndombele Karimata Hoho Kalananga. Czyli twoim zdaniem Ndombele Karim Ata Hoho Kalananga to piłkarz wymyślony. Tak. To prawda. Nie, to mnie poniosło z tą Karimatą. Ile, że spoko. Znaczy, to o tyle było dość łatwe, że tych trzech pierwszych dość znanych w Ekstraklasie. Chyba znaczy ja dwóch na tego derby Makinkę nie pamiętam, ale Joseph Dayo Osha Dogan no to widzę wygrał. Tak, tak. A ten Dabenkulu Nkube to chyba z Zimbabwe w Podbeskidziu się przewinął. Tego derby Makinkę nie kojarzę, ale nie no, ten Hoho to jakiś pociotek świętego Mikołaja chyba by musiał być. Ja, kurczę, miałem takie marzenie, że ktoś nie zgadnie tego Hoho Kalananki. Myślę, że i tak grał. Ale nie, jakbyś jedno imię, jakbyś dał bez Ndombele, tak, albo tak, bez tak. No, już to przesadziłem. Tak, przesadziłem. Nie naczułem, że przesadziłem z tą Karimatą, ale... ale wyborne. A możemy sobie unaocznić, uplastycznić? Możemy. A, to chciałeś sobie unaocznić. Nie, no to tak. No to niestety, Mateusz, ciebie wybiorę. Ale dam ci prostą kategorię, żeglarstwo. Jezus. Żeglarstwo. Dyscyplina olimpijska, w przeciwieństwie do pozostałych kategorii. Mateusz Kapitan. O! To były zawodnik GKS-u Katowice. Ile razy GKS był mistrzem Polski? Bo rozumiecie, statek? Kapitan. Kapitan. Szukałem piłkarza o nazwisku Majtek, ale nie było.
To strasznie zbulwersował. A są jakieś na przykład związki z piłką nożną Mateusza Kuśnierewicza, bo jeśli tak, to... Ty, ja nie wiem, czy ja... Można by go umieścić. Co zrobiłeś? Coś źle zrobiłeś, Paweł, widzę to po tej... No, chwili. Nie ma na grafice jeszcze jednej kategorii. Kulinaria jeszcze są jakby coś. A, no to dobrze. To będzie więcej pytań, więcej zabawy, więcej entertainmentu. Kurczę, nie chcę nikogo skrzywdzić z Katowic, ale no... Niezbyt wiele razy. A był ten? Był margines? Chyba nie. Nie. Kurczę, bo tak lubisz podchwytliwie, że zero na przykład. Chociaż, kurczę, GKS Katowice zajmuje 12 miejsce w klasyfikacji wszechczasów, co wiem po jednym z programów, kiedy Wojtek Piela mi powiedział, że oni są w pierwszej dziesiątce, a nie byli w pierwszej dziesiątce. Jeśli zajmują 12 miejsce, no to mogli mistrzostwo nastukać. Więc nie lubię takich pytań, bo to jest pytanie, na które ja pewnie znam odpowiedź, ale akurat w tej chwili nie. Są takie pytania, na które, gdy kończy się program i zastanawiam się nad programem, to mówię, jak ja mogłem tego nie wiedzieć. Zresztą dobra, strzelę to zero. 1988, 1989, 1992, 1994. To są lata wicemistrzostw. To są lata wicemistrzostw, mistrzem byli zero razy. Także brawo, wybierasz. Jak powiedziałeś już 80, to myślałem, że byli. To nie wiem, czy jak już powiedziałeś 92, to powiedziałem, że na pewno nie. Nie, nie z takich największych przegranych. Tak. Bo przecież oni gdzieś tam zaszli w pucharze zdobywców pucharów UEFA. Oni grali przez... Ostatnio czytałem artykuł o Marianie Dziurewiczu, taki dosyć duży, no on był twórcą potęgi GKS-u Katowice. No to tam też szczerze, właśnie na widziałem, tym że oni, bo no, gość trząsł polską piłką i tak nie wytrząsł żadnego mistrzostwa. Nie wytrząsł mistrzostwa. 10 sezonów z rzędu bodaj grali w europejskich pucharach, no i tam te przygody z Girondin de Bordeaux przecież legendarne. Ja tak właśnie po tej tabeli wszechczasów się zastanawiałem, bo na przykład mistrzem Polski Piast Gliwice jest nisko w tej klasyfikacji wszechczasów, a był mistrzem Polski. Jest kilka takich drużyn, które były mistrzami, a są nisko, a skoro oni byli na 12 miejscu, no to myślałem, że coś tam. Piast Gliwice z kolei jest wysoko nad Niemczy, nie liderem klasyfikacji wszechczasów pierwszej ligi, czy też drugiej ligi, no drugiego poziomu. No dobra, mówimy takie nieciekawe ciekawostki, ja że może przestańmy. Nie mogę tego. Czy można coś zrobić? Sztatem? Zbanować ludzi? Zabić? No jutro na policję idziesz, tak? Żebyś wiedział. Ja już ostatnio dzwoniłem na policję. Pamiętajcie, że jeszcze kategoria kulinaria. Bo nie wiem, czy... To ja poproszę kategorię kulinaria. No to kulinaria polecimy sobie. Dla... Wojtka? Nie będzie. Mamy jeden polski klub, w którym grał Abel Salami. To bardzo dobre pytanie. Jeden polski, Stomil Olsztyn. Tak jest. A to jest w ogóle taki obieży świat. Pomezania, Malbork, Szczakowianka, Jaworzno, Podbeskidzie, Radomiak, Krzo, Stal, Stalowa Wola, Orzeł, Balin, Zdrój, Busko, Zdrój. Czyli można powiedzieć, że... Zasiedział się trochę u nas. Czyli można, że salami jest znane w Polsce. Na stołach wielu Polaków się znajduje. Wybierasz, panie Wojciechu. Dobrze. Kategoria cytaty Kuba Białek. Cytaty Kuba Białek. Chyba drugie pytanie. Jeśli chcecie, to pijcie, ale jeśli złapię kogoś w łóżku z panienką, to pójdę i powiem jego żonie. Który selekcjoner nie zachęcał do zdrady? Czyli tak. Myślę, że... Pewnie nie był to Janusz Wójcik. No, nie wyobrażam sobie, żeby wujo coś takiego powiedział. Smuda też wykluczyłbym, bo on nie powiedziałby, jeśli chcecie, to pijcie, tylko powiedziałby, że nie pijcie, a jak was przyłapie, to już w ogóle. On powiedział, chce ta pita. Janusz Wójcik powiedział, że jak złapię was z dziewczyną w łóżku, to się dołączę, a nie, że powiem dziewczynie, żonie. Także na pewno nie Janusz Wójcik. To nie jest taka żadna sensacja. Chociaż za smody było, a ta historia z przymierzeniem ubrań chyba, tak? Słynna. Tak. Jezus, Babenko odbił Paczulowi dziewczynę. Babenko trzymał tarczę, a Paczul bał się bić przez minutę. A to trzeba akurat pogratulować, to kreatywne. Jak już macie czasami... Paczul plus dwie asysty za brak sapania.
jak już kogoś macie pocisnąć z nas czasem, to w taki sposób. No nie Babenką, przecież to jest cały czas zajebany Babenką. Chciałbym odpowiedzieć. No? Kazimierz Górski. Ktoś wie? Andrzej Strejlo? Nie. Górski też nie. Nie wiem. Henryk Apostol. O. To pan Apostol od razu do grona wielkich Polaków awansuje. Rocky, tak? Nie, Wojtek. Rocky będzie i... Nie, ty wybrałeś... Nie, on na salami odpowiedział. Ja na salami odpowiedział. Aha, no tak. Okay. A, dobra. Unauczyliśmy sobie tabelę? Kuba niedawno prowadził jeszcze, kurczę. I to się wszystko tak zmienia, sytuacja dynamiczna, niczym w Starym Testamencie. Wszystko wokół się zmienia, nawet my. Tak. Pantarej. Rocky, dla ciebie będzie pytanie z kategorii historia wilka z Wall Street. Jak ma dalej działać Lechia? Adam Mandziara. Nikt nie będzie uciekać. Wymień przynajmniej 4 piłkarzy, którzy złożyli wezwanie do zapłaty. Rafał Wolski, Patryk Lipski, Sławomir Peszko, Artur Sobiech. No Lipski, nie wiem. Nie mam informacji, że Patryk Lipski wezwał wezwanie do zapłaty. Chyba, że Roki wie coś więcej. Chyba, że wiesz coś więcej. Według mnie to był Barzej Augustyn. Tak. A Lipski, chyba nawet była rozmowa z nim i on mówił, że nie składa. No nie jestem pewien. Wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy było jakieś zainteresowanie ze strony Piasta Gliwice, bardzo mocne, nie? Mhm. No dobra, ale Lipski nie, w ruchu na pewno rozwiązał kontrakt. Może nie, bo no tak. Paweł, sprawdziłeś. Tak. Interia.pl podaje, że Lipski też, więc chyba to uznamy. No to uznamy. Jeśli tak. Bo ja myślałem o Augustynie, ale skoro tak jest, to gramy dalej. Nie, bo mi się wydaje, że jak było to zamieszanie z odejściem do Piasta Gliwice, to tam był, była jakaś taka historia z tym złożeniem, ale no, nic sobie uciąć nie dam, także to musicie sami osądzić. Nie, no gramy dalej, uznajemy Patryka Lipskiego. Zadzwonilibyśmy do Patryka Lipskiego. Ale coś tam mówi, że nie odbierze. I go spytali, ale jako, że jesteśmy ludźmi kulturalnymi, to późną porą... Zatem co to byłby za program bez zmianki o Patryku Lipskim? Tak. Jako, że jesteśmy kulturalnymi ludźmi, to późną porą dzwonimy tylko do rodziny w nagłych przypadkach. Tak, chyba, że mamy drugi dzień radia. No, Roki, dawaj. Nie odejmujemy punktów, jakby coś, zostajemy. To dla Wojtka umiarkowani, ale wciąż sympatyczni. Polacy. Najważniejszym członie tak. Zapomniałeś tej kategorii. W jakim filmie zagrał Zdzisław Kręcina? To jest bardzo dobry film. Nie jest to najlepszy film. Każdy ma swoje zdania. Jeden lubi schabowego, drugi truskawki. Nie znam jeszcze kogoś, kto by lubił schabowego z truskawkami. To tak na marginesie. Poranek Kojota. Tak jest. To był i to poranek. Była legendarna scena. Tam grał z Michałem Listkiewiczem, z Andrzejem Strejlałem i z Henrykiem Apostolem zresztą też. A Janusz Wójcik też grał chyba. Janusz Wójcik grał, wydaje mi się, w Chłopakach nie płaczą, jak sobie siedzi przy kawce. Jak psikuta rozmawia. On tak patrzy z swoją nową dziewczyną i tam mówi, że bo tam przyniósł ten kelner stek i co to ma być? Miał być z frytkami. Pan się chyba pomylił. Jakbym powiedział, że chcę bez frytek, to bym powiedział, poproszę bez frytek, nie? I tam skoczył na chwilę do Klopa, nie? I pozostaje i tam właśnie Wójcik. Właśnie Tomasz Iwan wystąpił w tym filmie. Wielką scenę zagrał. Tomasz Iwan tak był w Poranku Kojota, jak przyszli porozmawiać z Kubą, tak? Do takiej knajp, gdzie tam właśnie frytki tam rozdawali z sosem i tylko tak przyszli i go poklepali. Ci goryle. Mm-hmm. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tomasz Iwan zagrał też w teledysku Luzik Arbuzik, ale to jest chyba tak, mniej kultowa produkcja. I też jeszcze Majdanem. Jeszcze w filmie Poranek Kojota, a nie przepraszam, w filmie Chłopaki nie płaczą, czasami się mylą te filmy, zagrali Krzysztof Dmoszyński i Władysław Żmuda, jak sobie rozmawiają w knajpie. Ja myślę, że w ostatnim czasie reprezentacja zrobiła znaczący postęp. Ja uważam, że za naszych czasów było lepiej. Możliwe. Ale w tym poranku Kojota było bardzo prorocze te słowa, że dziś już środki przygotuję. Tak, opracuję program i zaczynam działać. Tak, tak, tak. Roki, pokaż brzuch. Komu? Nie, to jest taka prośba do ciebie na czacie.
No za 5 minut. A to kiedyś. Za 5! A to kiedyś bodaj Andrzej Strejla opowiadał historię o tym, jak to się stało, że właśnie oni w ogóle się znaleźli w tym filmie. No i to wyszło z tego, że Olaf Lubaszenko, który był reżyserem, no tak jakoś chyba po prostu zadzwonił do Michała Listkiewicza i akurat byli, bo to nagrywali gdzieś obok PZPN, no akurat byli w PZPN-ie, a to... Taka stara siedziba jeszcze na ulicy Miodowej. Tak, na Miodowej, tak, tak. A to jak jesteście, no to jak chcecie, to możecie zagrać, tutaj sobie wyjdziecie. I tak się skrzyknęli, że to było tak bardzo spontanicznie. I oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że w najpopularniejszym polskim teleturnieju zadane zostanie to pytanie. Tak. Tak, tak, tak. Wyznaczasz, Wojtek. Dobrze. Kuba Białek będzie i kategoria Marcin Najman. Marcin Najman. Ach, ta presja czasu będzie teraz. Wymień 5 Bułgarów, którzy grali w Ekstraklasie. Ilian Micański. Bułgarów, Boże. Ile mam czasu? 20 sekund. Michał Aleksandrow. Dmitar Iliew. Bułgar. 10. 3 masz. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Koniec. Georgi Christof. Cvetan Genkov. Spasdelew. Spasdelew. Jeszcze był taki Lyubomir Lyubenow chyba był. Płamen Kraczunow. Tak. O Jezu. Ten czas, kurczę, no ten czas wszystko komplikuje, bo to tak gonitwa myśli, że jak sobie próbuję na siłę przypomnieć. Wikipedia podaje, że na Diego Ferrares to jakiś Bułgar. Tak. Brazylijskich, trochę Bułgar. Dobra. Dobra. Roki, kulinaria. Kulinaria. Kulinaria! Wymień co najmniej jeden z dwóch klubów w najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej, w których wystąpił Waldemar Grzanka. Mam pojęcie. Wolałem salami. Każdy woli salami niż Grzankę. No to jest... Zależy z czym. Oczywista historia. Chyba, że Grzanka z salami. Waldemar Grzanka. To jest gość. Czy masz wokalista z zespołu? Już na przykład jak Waldemar Grzanka strzelił jakieś gola, to mam przyśpiewkę. Waldemar Grzanka i znowu bramka. Ale byłyby tytuły, jakby Grzanka strzelił ze spalonego. Waldemar Grzanka, to jest gość. On strzela ktoś. Górnik Zabrze. Dwa. Nie, jeden z dwóch miał wymienić. A jeden z dwóch. A nie. Sorry. Dwóch. Ruch Chorzów i Pogoń Szczecin. Kurczę. A powiem, czym się kierowałem. Jak ty nie wiedziałeś, to zawsze mówię, że nie zawsze. I czasem wychodził na tym. Dobrze. I też grał w USA. Poroń, Mielec, Chicago, SC. 646. Taki jest numer do studia w Warszawie. I wybiera Wojtek Piero, tak dalej. Cały czas. Kuba Białek i kategoria umiarkowani Polacy, ale wciąż sympatyczni. Umiarkowani Polacy, ale wciąż sympatyczni. A, nie ma już, tak? A Czarny Piotruś jest jeszcze? Jest jeszcze jeden. To Czarny Piotruś. Czarny Piotruś. Ostatnie Trzeci pytanie. Raz mam z tej kategorii. Nuruddin Laval, Tertas Ndibili Kwame, Cornelius Udebuluzor. Czy Ruslan Kołokołow? Który z tych piłkarzy nigdy nie istnieje? Który z tych piłkarzy jest wytworem bujnej wyobraźni prowadzącej? A tu jakimś takim mieszanym kluczem widzę. Jechałeś, bo to jakieś takie poradzieckie nazwisko, powiedzmy. To jakieś takie afrykańskie bardziej. Ja myślę, że on się wyprzytykał. Ja bym powiedział, że ten Karimatę. Nuruddin Laval to jeżeli by istniał, to Singapur, dwóch pozostałych to jakaś Afryka. Trzech pozostałych zostało. Nie, ale dwóch pozostałych teraz Tertas i Cornelius Afryka, a Ruslan Kołokołow, no to wyraźnie Ural, Interbaku, tudzież FK Aktobe. Co ci podpowiada serce? No niewiele. Ale zajrzyj głęboko. To może rozum. Ty bardziej. Cornelius Udebuluzor.
śmiesznie brzmi, ale skądś go mogę. Nie, dobra, to będę mówił, że skądś go kojarzę, a się okaże, że. Ale coś mi świta, że taki ktoś mógł być. Kwame. No oczywiście Adu Kwame był w ostatnich latach, ale. Kwame. Dobra, wybieram Nur Dena Lawala. Panowie? Dla mnie ostatni Kołokołow. Kołokołow zmyślony? Tak. A ty? Znaczy ja nie wiem, ale wiem, że Lawal to akurat jeden z tych piłkarzy, który gdzieś kojarzy. Ja Cornelius na 100% grał. Tertas Ndibili Kwame. Został zmyślony przez moją skromną osobę. Tym Kwame żeś tutaj zasiął, tak. Bo to może sobie Kuba pomyślał, nie, bo w pierwszej wersji było Tertas Ndibili Gowazdorow. Ale stwierdziłem, że Gowazdorow będzie za prosty. Gowazdorow. I musiałem zmienić na Kwame. Wojtek chyba, tak? Tak. Wiesz, Gowazdorow wskazywałoby, że też właśnie jakieś... Że poradzieckie, a to Tertas Ndibili to nie pasuje. Coś, chcesz wodę? No, jakbyś mógł. Tak, proszę. No, to ja też. Dzięki. Na kulturka. No to jak jest element... A to tak, jest czyje? To nie wiem. To Pawła. To Pawła, co ci zabrałem wcześniej, tak? Bo że tutaj unaocznią mi... Tak, unaoczniałem ci pole karne. No to skoro jest element spożywania, no to kategoria kulinaria. Mateusz Rokuszewski. Wojtku. Gerard Oliwa, podobnie jak Steven Gerrard, nigdy nie został mistrzem kraju. Ile natomiast goli strzelił Oliwa w Ekstraklasie? Gerard, 0. Wojtku, nie denerwuj się. No, bardzo spostrzegawczy. Widać, że te okulary to są noszone po coś. Wojtek, no jak to wytłumaczysz, że Steven Gerrard nigdy nie był mistrzem kraju? No wiesz, jak się ktoś ślizga na boisku, to nawet Ekstraklasie nikt się nim nie interesuje. Ale 0 goli w Ekstraklasie? No, skandal. Przy tylu meczach. Chyba wiem, bo on się od razu połamał. Tylko czy on coś zdążył zrobić, zanim się połamał? Bo się połamał i potem była z tym jakaś afera, że jedną, nawet wiem z kim, ze Śląskiem Wrocław. Tak jest. On w drugim meczu się chyba połamał, albo w pierwszym? Pierwszym, w trzecim meczu się połamał. Czy w pierwszym meczu strzelił, bo to była pierwsza strzelił kolejka. Strzelił mecz ze Śląskiem, potem z Lechem grał i z Arką i potem się połamał. No to była pierwsza kolejka tamtego sezonu, bo pamiętam, że Jakub Kosecki jeszcze strzelił go dla Śląska, zdążył w tamtym sezonie. Tak, ale to była nawet całkiem ładna bramka. Tak, tak. Wyjechał już do chyba był na skraju pola karnego i po długim rogu, tak coś kojarzę. Tak. Dobrze, wyznaczysz. To może... Zgadnij kto to dla Wojtka Pieli. Zgadnij kto to Wojtek Piela. Kowal. Dobrze, że go nie ma. Kowal, pozdrawiam cię. Tak, to jest Wojtek Kowal. A właśnie, przypomniałem się teraz, jest prośba od widzów naszych, no, żebyśmy nawet jak znamy odpowiedź, bo ja też popełniłem ten błąd, żebyśmy od razu nie odpowiadali, bo czasami nasi widzowie się bawią razem z nami i chcą mieć trochę czasu, tak, nie psujmy im zabawy. To następnym razem tak, zbuduje napięcie bardziej. Aj, no i jakby też powiedzmy słuchaczom radia, że no było zdjęcie łysej glacy. Ale z zarysami włosów. Z zarysami włosów, no i w tle był zarys loga T-Mobile Ekstraklasy, a to w czasach właśnie, kiedy nasza liga tak się nazywała, Kowal w Polsacie występował w magazynie wtedy, no i tak też mi to pomogło, no bo wielu ludzi jest, na przykład można powiedzieć też, że to Bogusław Pietrzak, bo on też ma taką łysą glacę z zarysami włosów, ale no jednak Kowal to Kowal. Tak. I działasz teraz ty. Dobrze. Ile zostało pytań? 9. Okej. A jest coś jeszcze z Wilka z Wall Street? Tak. To Kuba Białek. Kuba Białek, ostatnie pytanie. Kto przeprowadził ostatni wywiad z Adamem Mandziarą na oficjalnej stronie Lechii? Jako ciekawostkę podam, że panowie pokłócili się o autoryzację. Znaczy, czekaj. Ale to serio się pokłócili o autoryzację? Czy to jest taki twój żart? Nie, to jest ciekawostka. To jest... Ale ona jest autentyczna i prawdziwa? Nie mogę powiedzieć na takim etapie. Bo jeżeli pytania jest... Bo... Już teraz bo to wiesz, bo tutaj mówimy o pewnych technikaliach. Ja wiem, kto zlecił wywiad, kto zadawał pytania i kto odpowiadał. Jednocześnie ktoś to musiał spisać. I czy tę osobę traktujemy jako autora tego wywiadu, czy autorem wywiadu jest osoba, która miała koncepcję na ten wywiad i zadawała pytania?
albo sugerowała te pytania. To drugie. Czyli Adam Mandziera. Tak, Adam Mandziera. Zrobił wywiad sam ze sobą. I z Piotrem Stokowcem. I z Piotrem Stokowcem. Z Piotrem Stokowcem. Tak. I uwaga, no to jest... I jeszcze źle wypadł w tym wywiadzie. Tak. No nie jest, nie jest może najlepszym dziennikarzem. Ważne, że prezesem też jest nie najlepszy. Wybierasz 8 pytanie. Pytań. Czy jest jeszcze jakieś zgadnij kto to? Tak, ostatnie. To na siebie. Proszę. O. Muszę gonić. To jest oczywiście. A dobra, dajmy. Powiedzmy, co widać. Powiedzmy, co widać. Udałościmy. Więc tak, jest tu koszulka reprezentacji Polski numer 17. I ten piłkarz wykonuje wślizg. No i spodenki się nieco uchyliły i pokazały robka tajemnicy, że tak to ujmę. Możemy już zdjąć to zdjęcie. Robka tajemnicy. Robka. Jest to oczywiście Jakub Kosecki. Jest to Jakub Kosecki. Miałeś szczęście. Co szczęście? Chciałem rzucić Donalda Guerriera. To, ale było za ciemno. Ale później na kanwie tego zdjęcia przecież powstawały na Facebooku fanpage dupa Koseckiego i oni tam miały więcej lajków niż na przykład profile poważnych polityków. Więc to pokazuje, jak czasami może być fenomen społeczny. Złośliwi twierdzą, że to jedyne, co Kuba pokazał w reprezentacji. Ale Kuba to bardzo fajny Kuba mecz. Pozdrawiamy Kubę. Też w meczu z San Marino, także bez przesady. Tak samo pozdrawiamy. Odjęliście mu punkt? Źle zrobiliście, moim zdaniem. Plus jeden. Plus tak, jeden powinien dostać. Bo wejdzie w górę. Bo wziął na siebie. I też pozdrawiamy Bartka Kurka, bo ogląda nas. Tak. O. Bardzo miło i mam nadzieję, że ten odcinek też się spodoba. Kuba ma 4 punkty według mojej wiedzy. 7 pytań do końca. A nie 5? Tak, 5, no bo teraz mu odjęliście, to musicie mu dodać. To 6, 5, 6 jest. Tak jest. 7. Co 7? Tak, ale Kuba ma 5 punktów. Tak, bo miał 4, odjęliście mu, a ma 5. Miałeś 4? Ja nie pamiętam. No na tak wskazuje logika. No chyba tak. Czyli mam 5, tak? Tak. Dobra. 7 pytań do końca. To poproszę na Wojtka Piele. Mhm. Czy Marcin Najman jeszcze coś jest? Nie. Mądrości. Mądrości. Tam 3 pytania zostały swoją drogą. Radzionków zaprezentował nowe gacie. Jakie było najwyższe miejsce Radzionkowa, który zaprezentował nowe gacie w Ekstraklasie? Margines błędu wynosi 1 punkt. Na miejsce. Dodam, że to jest artykuł Weszło.com. Bardzo fajna jeden stronka. Moich ulubionych. Fajna stronka. A nie wchodziłem dawno. Co tam można przeczytać? Na Weszło.com? No. Co to jest? Głównie moje rzeczy. A to nie będę wchodził. Na Weszło.com artykuły, felietony, komentarze, polemiki, polemiki. No ruch Radzionków, no to przede wszystkim postać Mariana Janoszki, który grał w Ekstraklasie chyba nawet do 40. Co powiedziałeś? Ruch Chorzów? Radzionków. Ostatnio, kiedy jeszcze nie było pandemii, gościłem w Radzionkowie u trenera Mirosława Smuły. Też serdecznie pozdrawiam. I trener Smuła pokazywał mi jego dom i pokazywał mi dom rodzinny Artura Skowronka. I on jest tak mniej więcej 200 metrów od siebie oddalony. No może trochę więcej. Tak w ramach szalonej, bardzo szalonej, interesującej ciekawostki. To tam jest... No, ciekawe, że dwóch trenerów w Ekstraklasie, tak? Jeszcze w takim, tak, gdyby tak. Jeszcze, małej mieścinie. Gdyby jeszcze pomiędzy nimi mieszkał Marian Janoszka, który urodził, znaczy zażarł z małżonką i Łukasza Janoszkę, to w ogóle. Albo jakby Mariusz Rumak mieszkał, to Trzech Króli. Byłaby to najbardziej ekstraklasowa ulica w Polsce. Dobrze, odpowiadam. Wydaje mi się, że jest to miejsce 6. Dokładnie tak, 6 miejsce. Sezon 8-9-8-9-9. Tak. I tym samym przejmujesz pałeczkę. Mamy 6 pytań do końca. Także pamiętajcie, że stawka jest duża, no bo będę grał na gitarze. Kuba Białek i kategoria mądrości. Kategoria mądrości. Upadek Magata kazał przykładać do chorej nogi ser z Tesco namoczony w alkoholu. Ile meczów w polskiej kadrze, to twitterówka. Klik, którego trenował Magat, człowiek upadł. A to mi się kojarzy z tym
stwierdzenie Mirosława Trzeciaka, że Frank Lampard to piłkarz wypalony. Po czym Frank Lampard wygrał chyba wszystko w klubowej piłce. Ile meczów reprezentacji Polski, tak? Tak. To już klich. Co do jednego muszę wskazać? No dam ci ostatnio dam widziałem, ci to, dwa, ostatnio widziałem takiego mema, gdyby rok 2020 był wypowiedzią polskiego działacza i ten przeklejony screen, jak Mirosław Trzeciak mówi, mamy Arubarenę, a mamy Arubarenę, nie potrzebujemy Lewandowskiego. Czyli dwa, mogę się pomylić? Mhm. 18. 23. Niestety. Kuba Białek traci punkt i być może traci też szansę na zwycięstwo. I dalej wskazuje. Zobaczmy tabelę. Tak. Remis pomiędzy panami. Kuba Białek nieco z tyłu. Nominuje już czuliśmy jego oddech na plecach. Nominuje Wojciech Piela. I czy zaryzykuje? Przyjemne. Weźmie na siebie, postara się odskoczyć, czy będzie jednak... Że mój oddech nie jest przyjemny, coś sugerujesz teraz? Podkopywał Mateusza. No, ostatnio to najbardziej o na przykład swoim nieprzyjemnym oddechu, no to się przekonuje, jak chodzi się w tej maserce, bo jak człowiek w wydychanym powietrzu ma różne rzeczy, jak rano wstaje do sklepu. To się nie rozchodzi bliżej nieokreśloną przestrzeń, tylko jednak zostaje przy nosie. Będzie Mati Rokuszewski odpowiadał, natomiast jakie mamy kategorie? Bo wiem, że mądrości jeszcze coś zostało, natomiast jakie jeszcze możliwości są? Została też kategoria inne. Mądrości. Aha. Cytaty zostały na pewno i wydaje mi się, że kulinaria? Kulinaria też, tak? No to cytaty nie będą dla Rokiego. Okej. Okay. Koniarek w tej sytuacji zachował się, jakby był w krzakach z butelką wina. Kto tak zrecenzował grę słynnego złodzieja Pieczarek? Nie ma Pieczarek, zajmij wszystkie koniarek. Nie ma Pieczarek. To ostatnio też. Wszystkie zajęły. Fajnie, fajnie. Adam Drygalski też, którego serdecznie pozdrawiamy, napisał na Twitterze. Wróciłem z zakupów. Żona się mnie pyta, czy są pieczarki. No i ja na cały korytarz i na całą klatkę. Nie ma Pieczarek. Kiedyś pytałem Marka Koniarka o to, czy dlaczego tak upodobał sobie pieczarki, ale tak nie bardzo wiedział, o co mi chodzi. Tak? Musiałem tam mówić, że no, tak śpiewka kultowa w pewnych kręgach. Nie pamiętam. No, udawał. No, a pytałeś go o te krzaki? O krzaki? No to jakiś taki strasznie niszowy cytat. Nie pamiętam. Chyba nie. Nie kojarzę tego cytatu. Ja też nie. Paweł, czy ten cytat istniał? Czy był zmyślony jak... A może to Paweł Paczul jest autorytetem? Był zmyślony jak kalimata. Istniał. Ale był w jakimś quizie kiedyś. Tak, to chcesz powiedzieć, że ściągasz od kogoś pytania, że ty nie jesteś twórcą i tworzywem tego quizu? Jestem twórcą, ale nie tworzywem. Pasowałby Wojciech Łazarek, ale nie, ale to by było chyba za proste. Bogusław Baniak może też by pasował, tylko czy trenerzy by coś takiego powiedzieli? Może na konferencji prasowej zapytani przez dziennikarza, albo dziennikarz tak zrecenzował postawę Marka Koniarka. Nie, no dziennikarz to ci powiem, że było za trudne. Dziennikarz. Franciszek Smuda. Maciej Szczęsny. Gramy dalej, Roki traci punkt i dalej wybiera Wojtek Piela. Może dobić Rokiego, a może sam się wzbić ponad... Nie no, jakby lubimy różnorodność, lubimy, żeby każdy miał swoje tutaj pole do dyskusji, dlatego też Kuba niech odpowie i kategoria kulinaria. Kategoria kulinaria, Jakub Białek. Ile do tej pory rozegrał w Ekstraklasie meczów Jan Łoś? Można się pomylić o jeden. Rymuje się z łosoś. Jakby ktoś miał a łosia nie da się przyrządzić? Wolałbym, żeby nie dało się. Dobrze. Zwłaszcza nie wiem, tak tylko pytam. Zwłaszcza Jana łosia. Są też wegetarianie wśród naszych widzów. Weganie. I inne. A to łosoś też dla wegan, to nie bardzo. Ale to jest ile meczów, ile minut? Ile meczów? Przepraszam, zjadłem pytanie. Paweł miał po prostu dylemat, czy meczów i stwierdził, tak, że nie napisze nic. Pora na CS. Dobra, dwa. Sześć. O kurde. Dużo. O, ty nie doceniasz ludzi. Kurde. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Zaskoczony. Już debiutował w sezonie 17-18, chciałem powiedzieć.
Jan Łoś. Dobra, to jestem pogrążony. Jesteś pogrążony, zostaje walka między Rokim a Wojtkiem Pielą i Rok i Wojtek Piela wciąż ma w swoich rękach oręż. Tak, będzie Roki i pytanie mądrości. Mądrości. Tusk chwali gdańską trawę. Znam ją dobrze. Donald Tusk kibicuje Lechii. Gdyby kibicował Arce, ile lat czekałby już na radość związaną z wygranymi derbami w lidze? Margines wynosi 1 rok. Nie wiem. Długo? Ja bym zaliczył. To jest na tyle duża prehistoria, że można tak powiedzieć. Możemy jeszcze raz pytanie? Czy, albo dobra, zapytam, że chodzi, kiedy ostatnio Arka wygrała derby, tak? Tak, o rok. W lidze. Ile lat czeka? Ja myślę, że nawet człowiek z taką pamięcią jak Tomasz Hajto tego nie wie. Wygrywała jeszcze w Pucharze Ekstraklasy, ale w Pucharze Ekstraklasy to... 15. Rok 2007, a więc 13. Mogę się pomylić o rok, czyli nie możemy ci tego uznać. A to nie było wtedy za czasów, jak krążyła prześpiewka, że mamy Marcina Wachowicza i Wojtka Stawowego na tak. Tak? Bo to chyba nawet nie była Ekstraklasa, nie? Nie, to była pierwsza. Oni w Ekstraklasie nigdy nie wygrali. Dobrze, to będzie... Zostały 3 pytania chyba. Dwa pytania, zobaczmy tabelę. No ewentualnie jakimś cudem może dojść do grywki. Ja na siebie wezmę teraz pytanie. Tylko jakie wystarczy kategorie? Powiedzieć, że Kuba Białek, to byś wygrał. Tylko jakie kategorie? Zostały kulinaria i cytaty i żeglarstwo. Bez kulinariów? Bez kulinariów. Tak też wygra. Już, dobrze, to... już wygrał. No przecież sam nawet jak nie odpowie, to mam 5. I wtedy komuś odda i... I tyle, dziękuję. Fajnie, wiesz. Ale żeby dla oglądalności to jest entertainment, to jest show, tutaj trzeba jeszcze. Nie, no będzie miał 5, odda mi, ja odpowiem, będziemy mieli po 5. Tak. Ale dobra, żeglarstwo. To odda mi. Żeglarstwo dla mnie. Nie, a nie, nie dostajesz pytania za. A ty nie masz 4? A, no jak tak, dobra, tak. Jak będziesz na siebie. A, no żeglarstwo to dla mnie. Żeglarstwo dla ciebie. Ile meczów w reprezentacji zagrał Bogdan? Maszt Aler. Można się pomylić. Maszt Alert. Może by był. A tu możesz dać pytanie w tej kategorii o Piotra Obidzińskiego, który jest zapalonym żeglarzem i do niedawna był prezesem Wisły. Proszę? Albo mógłbyś zadać pytanie, tak jak żeśmy już powiedzieli, o Darku Urbanowiczu. No to kto zastąpił Wojciecha Hadaja w roli Legii Warszawy? Bogdan Masztaler niewątpliwie nie grał w reprezentacji Polski w czasach, które pamiętam. Nie ma co przedłużać. 4 mecze? 22. Tracisz punkt. I teraz, tak powiem, jedyna szansa, żeby jeszcze coś się działo, to musiałbym wziąć na siebie i źle odpowiedzieć, tak? Mm-hmm. No, pewnie. Cytat. Ten jaki ryzykant. Kikut, rany boskie, krzyczał Maciej Iwański. Z kim grał Lech? I bramka na jaki wynik to była? To akurat łatwe. Znaczy łatwe... No to był mecz z Udinese. W jednej którejś tam paru UEFA na wiosnę w każdym razie, wtedy za smudy. No to był gol w meczu na wyjeździe. Gol na 2-1 dla Włochów. Tak jest! Gol na 2-1 dla Włochów, Antonio Di Natale. Był strzelcem. Kepica, Włosi tak czasami mawiają. Kepica. Był strzelcem tej bramki. To... Zwycięzcą jest Wojciech Pelek, który ma 3 punktów. Ale Wojtek, tak. Szacunek, bo zadbałeś o emocje i wziąłeś jak kozak na siebie, a nie musiałeś. Mogłeś taktycznie. Bo miałeś 5 przed tym pytaniem, teraz wziąłeś na siebie, więc dostajesz punkt ekstra. Mogłeś, wiesz, jak polscy trenerzy być, zamurować dostęp do siebie. Twoją nagrodą jest możliwość niesłuchania mojej gry na gitarze. Natomiast dziękuję. Panowie Białek, panowie Rokuszewski. Roki, jutro biorę wolne. To będzie trudny tydzień. Najpóźniej w środę dostarczam wam płyty CD z wypalonym moim mixtape'em. Będzie tak.
Będzie wstęp do Smoke on the Water. Będzie wstęp do Nothing Else Matters. Będzie 100 lat, 100 lat. Będzie barka. Nie będzie barka. No zrób barkę. Będą moje wariacje na temat gitary. Będzie Patryk Lipski, osąd bohatera, wersja muzyczna. Będzie Patryk Lipski, osąd bohatera, wersja muzyczna. To jest ta najgrubsza struna i ona tak brzmi. Czy tak jak wygląda gra Patryka Lipskiego i będzie też duet. A nie zdradzę z kim. Z Edytą Bartosiewicz? Co to jest? Edytą Bartosiewicz? Z Maciejem Złochem. To jest ta kobieta, która śpiewała trudno tak. Nie. Ona żyje jeszcze? No tak, Paweł, ona żyje i ma się dobrze. To dobrze, to wszystko na wszystkiego najlepszego. Panie Edyto, nagramy coś razem, wierzę. Jeszcze nie teraz. Tylko ona podobno jest strasznie, straszną szczególantką, że jak nagrywała z Krzysztofem Krawczykiem wtedy ten duet, to z 10 razy w ciągu minuty tam coś poprawiała, że to tutaj źle, tutaj coś. No, ale Paweł też jest pedantem, nie mylić z kimś innym. Tak, ja myślę, że będę pewnym wyzwaniem. Sierżantem nie będę pewnym wyzwaniem dla pani Edyty Bartosiewicz. Dziękuję za dzisiaj. Fajnie, Wojtek, że wpadłeś, Kowal. Widzimy się. No był z nami, tak? Zdjęcie było. I znowu będą, że emocje, że się kłócimy, że jest jakaś polemika między nami. Nie ma żadnej polemiki. Przepraszać, teorie będą. Nie ma żadnej. Widzimy się za tydzień i za tydzień będzie skład zmieniony. Tak, musicie koniecznie oglądać za tydzień, bo pokażę brzuch za tydzień. Rocky pokaże brzuch, Damian Smyk pokaże... Babenkę. Babenkę, Kuba Białek pokaże... No coś wymyślisz. I się zastanowimy, czy bierzemy Wojtka Pielę, czy Kowala. Ja bym wziął Kowala. Nie, pomyślimy. Dzięki, do usłyszenia, pa, pa.